Moi drodzy, najważniejsza rzecz między nimi, po co rozwołaliśmy dzisiejszą sesję, to jest nagła, kolejna już, pierwsza i kolejna zaskakująca, która nas nawiedziła. Wszystko się zaczęło już, moi drodzy, w sobotę. Ja otrzymałem telefon od pana sołtysa Wicarka, że nagle przybiera woda na polskiej wodzie. Spotkaliśmy się tam po południu, już pod wieczór, tak? No i już to wyglądało bardzo, bardzo niebezpiecznie, ale myślę, że może, no nie wiem, tak? Głosowy, czy też on deszcz, nie wiem, zresztą do dzisiaj, od czego to jest. Natomiast o 5:00 już obudził mnie telefon ze Straży Pożarnej z Ostrowa, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, informują, że w miejscowości Mariach przerwało wał przeciwpowodziowy na polskiej wodzie. Nie będzie, uruchomiliśmy całą procedurę, powiadomiliśmy naszą straż i rozpoczęła się walka z powodzią. Muszę wyrazić podziw, moi drodzy, dla mieszkańców, dla jednostek straży, OSP, na strażaków zawsze można liczyć, moi drodzy, za to, że no, niezwłocznie stawili się, no i udało nam się w tych miejscach, akurat tam na polskiej wodzie, od wysokości Mariaku, uratować te wały i nie dopuścić do przerwania ich, do zalania dalszych park, między innymi tam chodzi o Granowiec. Wszystkim, moi drodzy, należą się podziękowania. Ja jestem pod wrażeniem chociażby tej młodzieży tam z Granowca. No przepiękny widok, moi drodzy, gdzie gimnazjaliści ładują te worki. Jestem pełen naprawdę podziwu, że, no, że jest taki duch w tym społeczeństwie, a zwłaszcza w tej młodej jej części. Ja się wybiorę tam do szkoły podstawowej, panowie radni z Granowca, i jakoś osobiście podziękuję, bo no dorośli to dorośli, chwała Bogu, bo naprawdę też zjednoczyli się wszyscy i sprzęt się pojawił, i ludzie, i worki, natomiast ta młodzież, widok tej młodzieży pracującej przy nasypywaniu, przy sypaniu tych worków był widokiem budującym. No i moi drodzy, na tutaj prośbę nie tylko radnych, ale i mieszkańców, tu pana przewodniczącego, postanowiliśmy zwołać taką nadzwyczajną sesję, aby omówić przyczyny powstania, bo nie jest to, tak jak powiedziałem, nie pierwszy przypadek już, gdzie nagle mieszkańcy tam Kuźnicy, Kątów, Chojnika, no i później idzie to już dalej, tutaj Mariak, Granowiec, są znienacka zalewani i cały dorobek, cały ten wysiłek, wiosna, zasiewy, świeże zasiewy, nawóz, idzie sobie dalej tam gdzieś na Milicz. I co my mamy, co mam to powiedzieć właśnie tym rolnikom, których nagle zostali pozbawieni plonów, no bo taki to będzie teraz efekt. My powołaliśmy oczywiście jako Urząd Gminy komisję, zwróciliśmy się do wojewody, jest komunikat już na naszej stronie internetowej, jest wzór wniosków, będą mieć go i sołtysi, i będzie tak, i będą wydawane tutaj w Urzędzie Gminy. Komisja w składzie takim, jak działała dotychczas, czyli będzie to pan Krzysztof Szubert, będzie przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pan Gronostaj, z Izb Rolniczych dwie osoby, pan Zanelek i pani Orłowska, i piątą osobą jest to? Ja. Proszę? Nie, jeszcze jest chyba piąta osoba, nie wiem, czy kogoś wypominałem. Nieważne, powołaliśmy pięcioosobową, gdyż różnie to jest, na przykład pani Orłowska nie może szacować sobie we własnej osobie, czy pan Zamelek, to szerszy skład osobowy. No i będziemy przystępować niezwłocznie do szacowania tych szkód. Będziemy też pisać do wojewody specjalne pismo, żeby jakoś zadośćuczynić, chociaż nigdy, moi drodzy, ta rekompensata, czy to, co tam wojewoda dawał, czy otrzymywaliście, nigdy wam nie zrekompensowało i nigdy wam nie zrekompensuje strat, jakie ponieśli rolnicy, moi drodzy. To tyle tutaj wstępu na temat tej powodzi. Woda na dzień dzisiejszy, moi drodzy, opadła. No ale trzeba coś działać, trzeba coś robić, żebyśmy, nie wiem, z domu, z nienacka, nie, czy po jakichś deszczach, czy nie wiem, czy po jakichś odłowach rybackich, nie byli zaskoczeni i postawieni przed faktem takim, jakim zostaliśmy postawieni w niedzielę. Proszę Państwa, ja może zacznę od tego. Powodzie były, są i będą. Po prostu taka jest natura. To jest nasza natura, słuchajcie. Pada, no niestety, jak za dużo napada, ta woda gdzieś akurat musi być.
Nieszczęście polega na tym, że wy mieszkacie ale, niżej. Ale proszę stopnić, później będzie dyskusja. Że państwo mieszkacie niżej, deszcz pada wyżej. I to jest klasyczny przypadek właśnie powodzi, że w górze zlewni jest nagły opad. BAM nie potwierdzono co prawda w tej chwili informacje, bo INIT dopiero, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po okresie miesiąca podaje oficjalne dane i one będą, my uzyskamy te dane ze stacji Ostrzeszów, Międzybórz i Sycyw. I proszę Państwa, nieoficjalna dana z Sycowa to jest 2 maja 47,7 mm i 3 maja 19,7. Razem 70 mm w ciągu 2 dni, czyli cały opad majowy spadł w ciągu 2 dni. Jeżeli przeliczymy to na 200 km zlewni, te 70 mm, to jest, proszę Państwa, ile? 14 milionów metrów sześciennych wody. Licząc nawet, że retencja leśna, gruntowa, taka inna zdejmie połowę, to i tak 7 milionów metrów sześciennych schodzi na dół. I ta woda po prostu dochodzi do sośni, dochodzi do chojnika, do słynnej, że tak powiem, zastawki, o którą tutaj, bo też pozwoliłem sobie przejrzeć ten materiał internetowy, która jest kością niezgody, ale to jest zastawka tylko i wyłącznie budowana na potrzeby stawów w Możdżanowie. Ona nigdy nie miała spełniać regulowania przepływu tak wielkich wód przez sośnie i przez Marię. Proszę Państwa, ja może się przyznam jeszcze do jednej rzeczy, że pracuję już dosyć długo, na co moje włosy wskazują, a na terenie Ostrzeszowa i Ostrowa pracowałem prawie 35 lat. I te rzeki mi są doskonale znane. Między innymi w latach 90. też, co ubolewam, wyremontowaliśmy jazy na polskiej wodzie, które były zrobione. Staraliśmy się jak tylko najlepiej, no niestety uległy dewastacji już po roku czasu. No ale to już tak gwoli tylko ciekawości. Natomiast ta woda, którą wspominałem, że te 7 milionów metrów sześciennych, no musi gdzie przejść. Na taki wielki opad, na taką wielką wodę nie reguluje się rzek. Po prostu ta woda musi wyjść poza koryto rzeki. Tutaj wracając po prostu do młyńskiej wody. Młyńska woda była budowana jako sztuczne koryto, jako doprowadzalnik wody do Janisławic i Możdżanowa. No i na to my nic nie poradzimy. Ona ma trochę własnej zlewni, ale generalnie polska woda generuje całą wodę. To jest zlewnia 200 km, proszę Państwa, przy tego typu charakteru zlewni, która jest górzystym, bo zaczynając od Sycowa, to są wzgórza Czernicko-Ostrzeszowskie. Tu jest dodatkowy, że tak powiem, czynnik, który, że woda Was zaskakuje. Pierwsze 10-15 minut deszczu jest retencjonowane w glebie. Następny opad, który już idzie, on jedzie jak na ślizgawce, jedzie na dół po tych spadkach i kumuluje się w najniższych miejscach. No i takie są po prostu przyczyny tej wody, która pojawiła się u Was. Jakie są możliwości? Możliwości są techniczne, no albo naturalne, czyli to, co w tej chwili zarówno ekolodzy, ochrona środowiska zalecają, że woda ma się rozlewać. No niestety tutaj, proszę Państwa, proszę się nie śmiać, no takie są w tej chwili założenia, że na zachodzie i w całej Unii likwiduje się obwałowanie. Także proszę się liczyć z tym, że tutaj nam nikt nie pozwoli budować nowych wałów. Te groble, które są przy rzece, one wytrzymują takie drobne, małe wody. Natomiast one nie wytrzymują wielkich wód. Proszę Państwa, ja byłem stosunkowo niedawno na rzece Prośni i też się woda wylewa w całą dolinę. No nie ma naturalnie. Natomiast radą jest jedynie to, że na terenach zalewowych powinny być łąki. Łąkom ta woda nie zaszkodzi. Jeżeli myśmy zamienili łąki na grunty orne już od lat, no, proszę Państwa, a jest to prawda czy nie? Co za wielkim Ale jeżeli będziecie rozmawiać w swoim czasie, a na wasze uszy.
bo nie dojdziemy, nie dyrektor się wypowie, my powiemy swoje. Słuchajcie, ja mówię, że rzeki są niepotrzebne, to również i oni są niepotrzebni, bo po prostu jeżeli ma rzeki, to są rzeki są potrzebne, bo inaczej inaczej pan się... Rzeki powiedzieli, że na zachodzie nie ma za granicą rzeki. Mówiłem o wałach, proszę pana, nie o rzekach. No słuchajcie, naprawdę. Ale kochani, naprawdę szanujmy się. Pan dyrektor się powie, że... Ale za chwilę będzie pan dopuszczony do głosu i powie pan. Dobrze? Niech pan weźmie długopis, zanotuje sobie, co się pyta. Proszę państwa, ja powodzie znam, bo przez te lata uczestniczyłem w wielu powodziach. Łącznie w powodzi w 2010 roku, gdzie broniliśmy kotliny Czeszewsko-Żelkowskiej, gdzie wały były też, są odprosne, są odwarte. No niestety udało się uratować, ale to są wały klasyczne. To są wały wysokie, chroniące przed wodami. Woda, która była w 2010 roku, była określana na wodę 2%. I ona się, i te wały się sprawdziły, czyli obliczenia wszystkich projektantów sprawdziły się, że była to woda 2%, czyli woda, która może się zdarzyć raz na 50 lat. Ta woda, która tutaj jest obliczona, bo też prowadzi się obserwacje. Obserwacje odnoszą się do łaty, do wodowskazu, który jest w Bogdaju. I to jest rząd 30 metrów sześciennych na sekundę wody, która musi przejść przez rzekę. No niestety rzeka, która ma być uregulowana na 30 metrów sześciennych na sekundę, to jest rzeka wielkości Prosny w Kaliszu. Tak się nie robi. Dopełniona przez 10 czy 20 lat będzie pan miał rzeczkę, tak jak ona w tej chwili schodzi i praktycznie już jej nie będzie za chwilę widać, a raz się zdarzy taki opad. Takie opady, proszę państwa, w tej chwili się zdarzają coraz częściej i będą się zdarzać, będą się powtarzać. No i jest to niestety, są zmiany atmosferyczne, na które my wpływu nie mamy. Choćbyśmy nie wiem co robili, to deszcz spadnie akurat tutaj i tak się zdarzyło, no proszę państwa, 2 maja w Ostrowie było 0 opadów. Stacja w Ostrowie nie wykazała żadnego opadu. No, czyli jest to lokalny opad, no i niestety, no, zlewnia jest jaka jest, 200 km zlewni to jest potężna zlewnia i ta woda gdzieś musi przejść. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to może tu kolega z Ostrowa, który jest najbliżej, bo przygotowujemy się do regulacji, znaczy odbudowy w zasadzie polskiej wody, chcemy to zrobić. Na razie stoimy na etapie decyzji środowiskowej już? W tej chwili mamy przygotowaną kartę oddziaływania na środowisko i będziemy tą kartę na dniach składać do gminy, bo tutaj wójt później będzie występował o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie. Powiem tak, jeśli chodzi o taką rzecz, którą należałoby zrobić, to we fragmentach koryto należałoby rozbudować. I my w pierwszej wersji taką kartę postaramy się przygotować, ale powiem tutaj szczerze, że może to być napotkać na spore trudności u Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na sąsiedztwo obszaru Natura 2000, czyli Dolina Baryczy. Jeśli dyrektor, że tak powiem, nałoży tu odpowiednie obostrzenia, to może to się spotkać z raportem oddziaływania na środowisko i może zgodzić się tylko na wariant bardziej ekologiczny, który skutkuje tylko usunięciem drzew, które rosną w korycie i na dole skarpy. Pozwoli prawdopodobnie na przebudowę istniejących jazów i na wybudowanie przepławek przy tych jazach. To jest najbliższa, że tak powiem, przyszłość tej inwestycji i tak naprawdę mimo zrozumienia państwa potrzeb i wiedzy, jak to w terenie występuje, no dzisiaj prawo w Polsce, że tak powiem, no w pewnym sensie chełpi lobby ekologiczne i oni stanowią o tym, co jest możliwe do realizacji, a nie, bo każda inwestycja jest poprzedzona decyzją środowiskową. Na 100%, bo ja byłem osobiście na Lewinie, wywalił wał i nas zalał.
Pan mówi, że 2.13 to jest nieszczęście tych opadów. Myśmy tutaj, nie będę nazwiskami mówił, jeździli, sprawdzali. Są wypuszczenia płód z rybina, bo nas interesuje rybin. Jeżeli chodzi o Mielcybórz, była kooperacja. I to są główne przyczyny. Drugie, panie dyrektorze. Tak się składa, że to lobby, które wy reprezentujecie, to reprezentujecie lobby rybackie. Dla nich wszystko, dla rolników nic. Odszkodowania tylko w przypadku, kiedy 30% całego gospodarstwa ucierpi. Czyli znając szacunki, znając wszystko, co się będzie działo, jestem sam rolnikiem, będę miał straty na poziomie może 25%, nie dostanę nic. Nie dostanę nawet kredytu referencyjnego. Bo to nie dotyczy tej grupy. I to jest przykre. To jest jedno. Dlaczego o tym mówię? Przystawka na polskiej wodzie była robiona dla statków rybackich. Ale jednocześnie ona winna służyć i być przepompownią w kierunku rzeki Mińska Woda, która naprawdę płynęła z senatnie koryta. To urządzenie nie spełniło się, no, jeżeli patrząc z punktu widzenia prawa wodnego, panie dyrektorze, wybacz pana, jeżeli osoba fizyczna zarządza, tym to jest coś przykre i śmieszne. Dla mnie niezrozumiałe, powiem panu tak. My tu reprezentujemy gminę i jakby to było powierzone wójtowi, byśmy wiedzieli, jak do tej sytuacji podejść. Prosiliśmy tyle razy, żeby chociaż część wody skierować, bo to takie ilości wody, jakie poszły, a tutaj byli osoby tutaj siedzące, które sprawdzały, monitorowały, robiły zdjęcia, był pan tutaj też z kamerą, filmował, to wszystko, wie pan, to nie są opady. Ci rolnicy, którzy tam wybuchli takim wrzawą, oni mają rację, wie pan, bo ja sam jestem rolnikiem, posiadam to gospodarstwo i wiem, kiedy zalewa. Ta rzeka jest, bez względu, że ona jest tak nieuregulowana. Przyjeżdżę w takim raz opadzie, wyczynię, ale nie wyczynię przystawki w rybinie, nie wyczynię. I jeżeli ci koledzy tam, a tam powinien być monitoring, nie? Bo tam są lepery i tam jak się przepuści o 2 metry, to później ma się strata. Bo na okres letni chce się mieć, żeby była woda. Ja wiem, znam przyczynę. Natomiast byli tutaj też koledzy i tam patrzyli, czy część wody była wypuszczona. My ze swej strony też powiedzieliśmy sobie z wójtem, że niezależnie od tego zgłosimy do prokuratury sprawę, bo to jej śmierdzi. Przepraszam bardzo. Nie leje, a śmierdzi. I to śmierdzi nam już, a to nam gdzieś śmierdzi na łąkach, na polach. Pozostało. Taki masa wody, którą brałem udział, muszę panu oświadomić, nawet nie wiem, czy koledzy wiedzą. Przeszła przez kobrankę. Wiecie, która to kobrankę. Wszystkimi tak zalała, że ja później nie wiedziałem, co ja mam koło kobrarki. Wylało mi, no oczywiście, no, szły gałęzie, wszystko tam się zrobiło na przejściu i dzwonią do mnie, mówi, ty tam bronisz, a u siebie mam wszystko zalane. No ja to jest, ona była. I przyczyna znalazłam. Ona szła na 300 do 500 metrów sobie, jak wylała. I zalewała to, co miała niezinę i szła. Także ta sprawa, wydaje mi się, że powinna kogoś nauczyć czegoś i podejść do tej sytuacji trochę inaczej. Bo jeżeli nie, będziemy walczyć, to pan obiecuje. Nie puścimy tu ani grama, bo skończyły się żarty na ten temat, już były 3 spotkania, które tylko sobie pogadamy. Tak dalej być nie może. Bo jeżeli tylko będziemy gadać, no to przegadamy to społeczeństwo, a efekty mamy takie, jakie mamy. I te efekty widzimy w przypadku niedzieli, gdzie człowiek o 5 się budzi, a kończy 23.30. Przyjeżdża nawet pan starosta i też właściwie decyzji nie ma, bo jaką decyzję? Bo to jest szyszy duże. I to nie były naprawdę opadowe. Ja nie będę dochodził, nie będę wskazywał winny, bo od tego są inne organy, które powinny to wskazać. Jak one ustawią się, zobaczymy. Są nagrania też zrobione, gdzie i jak zostało robione. Natomiast mówię, chciałbym, żeby raz zająć się sprawą pozwolenia wodnoprawnego, bo tego nie rozumiem. I nie zrozumiem, dopóki tu będę na tym stanowisku, dlaczego takie miejsce ma w Sośni tylko, żeby osoba fizyczna decydowała o gminie. No tak, panie dyrektorze, nie czarujmy się, pozwolenie wodnoprawne i pan wyciągnie ze starostwa i niech pan zobaczy, jak to wygląda. Dzwoniliśmy, chcieliśmy coś zrobić w tym zakresie i nic nam się nie udało. Znamy się, panie dyrektorze, od dzisiaj od 30 lat. Szanuję pana w pewnych sprawach, ale w tej sprawie
Ja chcę mieć zdecydowane, bo my tu żyjemy, my tu pracujemy i my z tego bierzemy pożytki albo bierzemy straty i nędzę. Taka prawda. I ja pamiętam, jak był 97, wtedy wojewoda jeszcze nam coś tam podał. Ja dzisiaj mogę się tutaj, bo rolnicy się pytali, denerwują, no nie słuszno. Czy będą coś z tego robić? Oficjalnie mówię, że prawdopodobnie zakończy to się wielką wrzawą, a te warunki, które są stworzone dla rolnika, nie osiągnięli. Natomiast inni, jak pan oglądał tą stronę internetową, tam ten nagrany film, oczywiście humorystycznie podejście i tak dalej, ale pewna rzecz taka wychodzi z tego. Nie mówię to wszystko, co on mówi, bo nagrał dużo i długo. Natomiast boli nas to, co się przekręca. Gdyby to było teraz się zdarzyło, to ja rozumiem, że są jakieś błędy, trzeba je usunąć. Ale jeżeli to się cyklicznie powtarza i tylko w okresach takich właściwie dla biznesu rybackiego, no to, to widać, bo to nie potrzeba wielu słów. To wszyscy widzą, tylko najgorsze jest to, że nie ma efektu. Gdyby ci ludzie za to płacili, gdyby ci ludzie ponieśli straty, nie państwo, ale ci, co zamienili, to by było na pewno inaczej. I wtedy, i o to mi chodzi, żeby drugi raz takich błędów nie popełniać. Są jeszcze raz, panie dyrektorze, kontrole na stawach. I tutaj należy powiedzieć tak, że te kontrole powinny być niezapowiadane. Bo myśmy kiedyś hałas zrobili, po tygodniu przyjechali, widać było, ile było spuszczenia. Wszystko to widać, bo to idzie zobaczyć. Ale jak zapowiadana jest kontrola, to ja się przygotuję. A tu ma być kontrola niezapowiadana i nie tylko wtedy, jak wyleje, tylko to powinna być cykliczna, stała kontrola nad stawami, który z mojego punktu widzenia ubolewam, ale chyba coś tam nie zadziałało tak, jak powinno. To ja tyle dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan dyrektor odpowie. Pan dyrektor odpowie i pan... Dobrze? Ja bym może tak pochopnie nie posądzał i nie winił jednych. Podchodzę do tego z ostrożnością. Dziękuję za wypowiedź, natomiast za miesiąc, bo po miesiącu będą dla nas opadów atmosferycznych i wtedy możemy rozmawiać o faktycznych przyczynach. Nie będę tutaj polemizował z tymi zdaniami, które tutaj pan wyraził, natomiast powiem jedno. My od 5 lat staramy się o odbudowę kanału południowego Obry, gdzie ekolodzy nam nie pozwalają, to jest Natura 2000, a tam, proszę państwa, do dziś są 1000 hektarów zalanych pod wodę. Ja niedawno, jak 1,5 tygodnia temu, robiliśmy taką przymiarkę, zrobiliśmy z takim urządzeniem, które tam nazywają kopterem, oblecieliśmy po prostu kanał południowy, oblecieliśmy kanał Mosiński. Tam są 1000 hektarów, proszę państwa, i są do dziś pod wodą, od momentu stopnienia śniegu. Także to nie jest jedyna sytuacja u was, gdzie powodzie się zdarzają. Powiedziałem, powodzie były, są i będą i my od tego nie uciekniemy. My możemy jedynie minimalizować skutki takich powodzi. I o to się staramy. Natomiast, tak jak powiedziałem, proszę nie przyjmować tego ze śmiechem. Odchodzi się od budowania wałów. Proszę mi wierzyć. Taka jest w tej chwili tendencja, przynajmniej w Europie. Dlatego, że takie opady, które się zdarzają w tej chwili lokalnie, no muszą gdzieś ta woda musi się pomieścić i musi zejść. Także jeżeli państwo wystąpicie, no niech prokuratura sprawdzi. Ale prokuratura po pierwsze zwróci się do nas, zwróci się do IMIG-u i będą rozpatrywać po prostu pod tym kątem. Natomiast trudno mi jest odpowiadać za rzeczy, które do nas nie należą, bo kontrola pozwoleń wodnoprawnych należy do starostwa, które wydaje pozwolenie i raz na 5 lat, czy no, nie jest określone ile, ale co najmniej raz na 5 lat powinno skontrolować wykonywanie pozwolenia. To sądzę się dzieje, chociaż trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, bo tego nie sprawdzałem. Natomiast czy kontrola jest zapowiadana, czy nie? No, nie mogę odpowiadać za starostwo w tej chwili. To już jest ich gestia i jeśli to wystarczy, to dziękuję. Reprezentuję w zasadzie jedną z największych wiosek, prawie że największą, żebyśmy oddali wiosek naszej gminy. Nasza wioska liczy 1400 mieszkańców, ponad 400 zabudowań. W imieniu mieszkańców
Rady Sołeckiej Radnych. Złożyłem na ręce pana wójta pismo. Za chwilę może tutaj posłowie kolega niech to przeczyta, ale jeszcze pan jest uzabiony. Szanowni zebrani, jak tu jesteśmy, ja, pan Mirek, którzy tu jesteśmy, i grob wiele osób brało udział czynny, proszę sobie oddali, czynny, w 85 roku, 95, tak? Na 97. I również w tej chwili. Ale chcę powiedzieć jedno, panowie, zaproszeni goście, czy któryś z was, bo ja na przykład nie widziałem, ja byłem od godziny 8 rano, od godziny 8, zwoływałem mieszkańców, do kogo miałem telefon? Zwoływałem między innymi tych gimnazjalistów, małe dzieci. Brało nas udział około 200 osób. Na te wały, które były jakoś tam nasypane, wzmacnialiśmy się, broniliśmy się 3000 wodów. Panowie, żaden z was, ani z waszych reprezentantów nie przyjechał. Był pan wójt, był pan wicewójt. Nikt nie przyjechał, nie powiedział, co wam się dzieje, co potrzeba. Bo nie do mnie należy ta rzeka. Kto inny zarządza tą rzeką? Proszę powiedzieć, od 1985 roku, ja byłem 4 kadencje rady. Interweniowałem na sesję. Nareszcie, że ktoś przyjechał, żeby to przyjechali. Nikt nie zabrał, nikt nie działał na tej rzece. Nikt nic nie robił, nikt. Chciałbym być panowie jedno. Prosty przykład. Wystarczy na tą rzekę, żeby ktoś przeszedł. Był kiedyś taki pan, Leon, pracował na tej rzece, bosakiem, bo czemu udałem się od tego. Przez tyle lat nie widziałem nikogo. Ja tam jestem raz niepomysłowany przy tej rzece na polskim wodzie. Mam tam pole na górę. Nikt nie odszedł na węzi, to wszystko się obcinało, ta rzeka tak już rozmieniała kierunek, że się obcinała prywatne tereny, między innymi boją. Nikt nie reaguje, nikogo tam nie ma, nikt nie działa. Ja się zgodzę, może by nie sypać, ale można kolej to pogłębić, można usunąć te gałęzie. I chcę powiedzieć tylko jedno. W tym wszystkim tej powiedzi mogę powiedzieć jedno i krótko, bo czasami nie wszyscy mają odwagę powiedzieć. Prywatny interes jest ważniejszy niż mieszkańcy tej gminy, to społeczeństwo. I nie mówmy jedno, że jest pomóc, nie pomóc, bo doszukujmy się innych spraw. Przyczynek ręki ludzkiej gdzie tam przyłożymy. A pan mówi, że pomóc. Ale proszę powiedzieć, jak jest skażone to środowisko przez te nawozy, które tym ludzie posypali. Kto im to wróci? Ile 100 kg nawozów kosztuje? A dzisiaj 100 kg na hektar się nie sypie. Sypie się 300, 400 na naszych ziemiach, żeby coś zadziałało. Kto nam zwróci te koszty? Panowie, nie tłumaczmy się, że tak to zostawimy, bo od 85 roku nikt nie kiwnął palcem i nie liczmy dalej z tego wynika, panowie, co wy mówicie, że mówię, wszystko w rękach Boga, albo będzie taka, albo będzie taka, albo nigdy będzie. I łąki trzeba robić. I rzeka będzie wylewać zawsze, bo się. Może będzie wylewać. Ja mam pytanie, a kto... Czekaj, się narzędzia. I dzisiaj, panowie, jedno. Granowiec, proszę powiedzieć sobie, ile myśmy zrobili zysku, nikt nie przyjechał na pokój pana wójta. Pan wójt się przejmował, dzwonię do niego, spotkanie go ze starostką o godzinie jeszcze 9:30 wieczorem. Mówi tylko nie mów, że wam przydało, że ta wasza praca poszła na daremno. Ile było hektarów zalanych pól? I proszę sobie wyobrazić, w 85 roku było tam, już pod gospodarstwem podchodziło. W tym roku była większa powódź i na pewno by to mosło by tu zalewane. Nikt nie pojawił nam podziękować. To myśmy organizowali napoje, żywność do tego wszystkiego. I tu, jak jesteśmy, jak żeśmy zaczęli pracę od godziny 8 rano. To, że podlatanie z siłą, że głosimy, mówimy, nie zostanie tak, jak jest, w rękach Bogu, bo mieliśmy siłę. Pan Andrzej Radny uczestniczy tu, pan Mirek również. I wielu mieszkańców. Ponad 200 osób dało się. Nikt nie przyjechał i podziękował i powiedział jedno. Uratowaliście dobytek, uratowaliście nawet skarb państwa, że tyle nie musiał stracić. Nikt nie przyjechał, więc zainteresował się. Dziękuję. Mirek, proszę, poczytaj to pismo. Jest skierowane. Pismo skierowane do pana wójta przez Radę Sołecką Sołtysa wsi Granowiec i radnej wsi Granowiec. Przeczytam je w całości, nie jest krótkie, ale ujmuję wszystkie istotne zagadnienia. Wójt w miejscowości Krzysztofowo. W imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Granowiec zwracamy się do pana wójta z prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu wyjaśnienie katastrofy powodzi, do której doszło w nocy z dnia 4 na 5 maja 2013 roku. Wtedy to, ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych osób, którzy polską wodę znają od lat, rzeka gwałtownie wezbrała, przelewając się przez wały przeciwpowodziowe i rozmywając je na zakonach. Woda błyskawicznie zaczęła zalewać Wieś Maria i rozmywać wał chroniący Granowiec. W
wielu miejscach nastąpiły przecieki na skutek działalności bobrów. Nóg rzeki stał się tak szybki, że przypominał raczej górski strumień, a nie spokojną niż inną rzekę. Z każdą minutą sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Wtedy jednak na wezwanie sołtysa i radnych do akcji ratunkowej rzucili się masowo mieszkańcy wsi, w tym dzieci i młodzież zespołu szkół Gradowców oraz młodzież ponadgimnazjalna. W akcji wziął udział około 200 osób oraz ciężki sprzęt należący również do mieszkańców Gradowca. Akcja była świetnie zorganizowana, a jej uczestnicy pracowali z niespotykaną ofiarnością. Tylko dzięki takiej postawie wał został uratowany, czego pan wójt jako koordynator całej akcji był świadkiem. Po zakończeniu głównej części akcji ratunkowej padły jednak pytania natury zasadniczej. Jak doszło do takiej katastrofy, skoro nie nastąpił żaden kataklizm i nie było ulewnych deszczy z wyjątkiem dwudniowej mrzawki, bo taka jest prawda. Dwudniowa mrzawka jest rzeczą niepokojącą, nawet nie podlegającą nawet najmniejszej dyskusji, że dokonany został tajemniczy zrzut wody w górnym biegu rzeki i to konkretnie ludzie spowodowali powódź. Zwracamy się do pana, który jest najbliższym nam przedstawicielem państwa, w dodatku przez nas samych wybranym, o podjęcie konkretnych kroków prawnych w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Nie może być tak, aby nikt nie ponosił odpowiedzialności za wyrządzone szkody, które są ogromne. Sytuacja ta powtarza się praktycznie corocznie na mniejszą lub większą skalę. Nie chcemy żyć w ciągu strachu i zagrożeniu. Coraz trudniej nam uwierzyć, że Polska jest nowoczesnym państwem prawa, a nie skansenem europejskim, na którym inni uczą się, jak walczyć z korupcją, nieudolnością, bezprawiem i wszelką samowolą. Pozostaje do rozstrzygnięcia problem naprawy osłabionego i uszkodzonego w wielu miejscach wału przeciwpowodziowego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że opracowana została dokumentacja regulacji polskiej wody, jak również zabezpieczono środki na realizację tej inwestycji. Niestety, jakieś nieznane nam przeszkody wysunęli ekolodzy. To tajemnicze bractwo działające oficjalnie w Polsce nie czuje się nawet moralnie odpowiedzialne za skutki blokowania inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W naszym przekonaniu ochrona środowiska jest rzeczą niezwykle ważną, ale musi pozostawać w prawidłowej relacji z poziomem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie damy się cofnąć do czasów biblijnych, gdyż już starożytni Egipcjanie i Babilończycy potrafili budować systemy nawadniające, sprzyjające prawidłowej gospodarce wodnej i chroniące pola uprawne oraz osady ludzkie przed zalewem. Chcemy poznać wartość merytoryczną zastrzeżeń, jakie są wysuwane przez ekologów, do których nie mamy najmniejszego zaufania co do prawdziwych racji, którymi się kierują w swoich działaniach. Prosimy jeszcze raz pana wójta o skuteczne i możliwie szybkie podjęcie działań w tej sprawie. W imieniu mieszkańców wsi, sołtys, Rada Sołecka i radni wsi Granowca, to są wszyscy podpisani. Przy drogach powiatowych woda z pól, których były dwa dni ulewy, nie ma się gdzie zbierać. Chciałabym, żeby wreszcie ktoś się obudził. Nam też pozalewało. Pozalewało Pawłów, zalało Kociny, zalało Cieszyn. Nie możemy powiedzieć, że to rzeka. My cały czas mówimy, melioracje robimy na swoich polach za swoje pieniądze. A co z drogami powiatowymi, gdzie nie ma tych rowów? Jest asfalt co roku łatany. Nie będzie tam dobrego asfaltu, nawet jak położymy nowy asfalt, jeżeli nie będzie zrobionych porządnych, przydrożnych rowów przy drogach powiatowych czy po wojewódzkich. Tak samo miejscowość Cieszyn i czy Kąty i później rolnicy dostali tak samo, może nie z takim napałem jak Granowiec, ale też są poszkodowani. To wszystko. Dlatego w sobotę w godzinach radnych powiadomiłem pana wójta o tym, że miejscowość o nim jest zagrożona. Mój poinformował mnie po pewnym czasie, że powiadomił stosowne służby, które są odpowiedzialne za stan rzeki Polska Woda. Jednakże w dniu czwartego nikt oprócz pana wójta i pana Schuberta w miejscowości o nim się nie pojawił. W dniu następnym, w niedzielę, w godzinach dopołudniowych pojawił się pan Biegański jako przedstawiciel urzędu Mostowej Wielkopolski, odpowiedzialny za rzeki Polska i Muńska Woda. I wtedy podjechaliśmy zobaczyć stan rzeki Muńskiej Wody, gdzie koryto tej wody było prawie puste. Może było 30 cm do dna po górę. Nie wiem, jak to reguluje tym przepływem, tym łucznikiem tam, kto jest za to w pełni odpowiedzialny. Chciałbym również zwrócić uwagę jeszcze
na jedną sprawę. W latach 70. była komasacja wymiana gruntów. W miejscowości Wojnik, Kuźnica, wtedy to spółdzielnia przejmowała grunty i rowy, które były wtedy na użytkach zielonych, gruntach rolnych, zostały polikwidowane, ponieważ przeszkadzało to w uprawach właśnie i użytkowaniu tych gruntów, od tych twardoczytków zielonych. I stąd chciałbym złożyć wniosek taki do pana wójta, do osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, żeby jednak większość tych rowów otworzyć. Ponieważ jak zauważyliśmy, wylewy z rzeki Polska Woda no szukały tych miejsc, tych rowów. Przykład choćby pomiędzy Wojnikiem a Kałkowskim. Z rzeki woda płynęła koło lasu, gdzie kiedyś był rów i doprowadzała z powrotem przez grunty pod szosą na drugą stronę i dalej do rzeki. Tego rowu tam nie ma, tak jak w większości tych rowów. Dlatego też należałoby przeanalizować stan faktyczny, wrócić do map, gdzie kiedyś rowy były i niektóre rowy naprawdę otworzyć i nie byłoby tych skutków tej powodzi takich i rozmiarów, jakie były obecnie w dniu 4 i 5 miejscowości Wojny. Również chcę poinformować, że mieszkańcy, rolnicy wsi Wojny złożyli pismo do wójta w tej sprawie i o wyciągnięcie właśnie konsekwencji osób, które po prostu zaniedbały w pewnym stopniu, bo tak powiedzmy sobie szczerze, kto żyje w tym środowisku, widzi, pracował 40 lat temu na tym terenie i mieszka dzisiaj, to wie, jak kiedyś wyglądały sprawy rzek Polska i Miejska Woda. Dziękuję bardzo. Kto jest odpowiedzialny o regulację u nas i za akurat ten miast regulowany deskami? I podejrzewam, po rozmowach z rolnikami, że w chwili naboru tej wody to było na wysokim poziomie. I podejrzewamy, że gdyby to było godzinę, czy dwie, może trzy godziny wcześniej zdjęte, korytę puszczono ileś tam, czy tysiące, czy 3 miliony, bo to jest na godzinę kupę wody, może by troszeczkę tej wody było mniej. I teraz mam takie pytanie do pana. Kto ma, czy osoba, która jest zainteresowana dopuszczaniem wody do stawów, ma być urzędnikiem i pracownikiem w jednej osobie i ona sobie reguluje. Latem jest ok, gdy jest sucho, te wody sobie tam dopuszczają do tej stawy. Ale teraz w takiej sytuacji i dlatego coś musimy z tym zrobić. Albo nie, to będzie jakaś osoba niezależna, która w razie potrzeby tą wodę utrzymie na odpowiednim poziomie. Na pewno oni mają pozwolenie wodoprawne, nie kwestionuję tego. Ale tu chodzi o tą taką małą sugestię, żeby to wszystko było zgodnie z literą prawa i ta woda w takiej sytuacji jak teraz, gdyby była wcześniej puszczona, podejrzewamy, że by było o niej tej wody na łąkach i na polu. Dziękuję. I mam pytanie do któregoś z panów, bo któryś z panów mówił o tym, że jest w planie remont tego korytarza, jaki jest Polska Woda. Wprawdzie u nas ona tam gospodarstwom domowym nie zagraża, bo jednak jest dosyć daleko, ale pola są w równym stopniu też bardzo zalane. Też tam gdzieś w którym miejscu puścił wał. Ja nawet 6, ale dopiero 6 dzwoniłam do pana wójta i zgłaszałam to. No wiadomo, że w tej chwili tam żaden sprzęt nie dojedzie. Ale mam pytanie takie. W sprawie tego remontu. Czy ten remont obejmuje cały odcinek Polskiej Wody na terenie gminy Sosie? Bo poprzednim z tego, co to znaczy ja osobiście może nie, ale wiem od gospodarzy, którzy mają pola przy tej rzece, że poprzedni remont jaki był, to był do od strony tutaj Chojnika do Bogdaju. A od Bogdaju właśnie do granicy z Dolnośląskim, tam gdzie właśnie my mieszkamy, że tamten odcinek nie, bo tam są drzewa właśnie i w środku, w rzece, które rosną tak jak w dole, jak nam pan mówił, że te mogłyby być. I mam właśnie pytanie, czy to będzie cały odcinek tej polskiej drogi ma być remontowany, czy żeby czasami znów tamten końcowy odcinek przy Dolnośląskim nie został odosobniony. Odbudowywany będzie odcinek od granicy z Dolnośląskim w górę rzeki, tak? Czyli tam od kilometra 13 do kilometra 23, to 10 km rzeki. Ja może jeszcze też krótko się odniosę, że tak powiem, do tego, co powiedział pan sołtys z Granowca. No, rozumiem, że tak powiem, większość tych rzeczy, które pan podniósł, i sam jestem mieszkańcem wsi, także nie jestem oderwany od rzeczywistości w żadnym momencie, a powiem tak, no nie do końca jest prawdą to, co pan powiedział, że nikogo nie było, bo ja osobiście z panem Rybickim byłem na rzece, wójtowie to potwierdzą. I
Też byłem na moście w Mariaku, widziałem pana sołtysa, widziałem zaangażowanie, byłem nawet takim świadkiem takiej rozmowy, że tak powiem, ale nie o to chodzi. Także to niekoniecznie tak było, że siedzą za biurkami, nie mają pojęcia, co się dzieje, bo byli i mają pojęcie, co się dzieje. W tej kwestii chciałbym się odnieść. A jeśli chodzi o te prace konserwacyjne, powiem tak. W ostatnich latach Wielkopolski Zarząd Melioracji miał troszkę więcej środków finansowych niż to bywało 10 lat temu. I co roku z wójtem gminy negocjujemy ten zakres prac na newralgicznych odcinkach cieku. Gmina nawet nam pomaga w wykoszeniu skarb i dna cieku. Także to nie jest też tak, że się nic nie robi. Bo robi się. Ile by się nie zrobiło, ja mam świadomość, że zawsze potrzeby są większe, że trzeba zrobić więcej, lepiej i tego wszyscy byśmy chcieli. Tylko no, musimy mieć świadomość, że każdy robi tak, jak mu pieniędzy starcza, a musimy robić na całym jak gdyby zakresie działalności, czyli tak jak jaki mamy teren, także wszędzie trzeba najpilniejsze rzeczy zrobić. Nie da się zrobić wszędzie wszystkiego. To proszę też o wyrozumiałość, że tak powiem, no, w ocenie tutaj administratora rzeki, bo no, każdy u siebie jakby też spojrzał na swoje podwórko, to chciałby zrobić wiele rzeczy, ale pieniędzy mu nie starczy na wszystko, robi to, co uzna za najpilniejsze i na to wystarczy pieniędzy. Także tylko tyle tytułem komentarza chciałem powiedzieć. Jeżeli się robi za małe pieniądze, to właśnie prosił, w tamtym roku faktycznie była pogłębiona nasza rzeka, ta polska woda, a wyglądało to nawet w ten sposób, że gdzie były wyższe chaszcza, zostały ścięte i przykryte tylko małą ilością ziemi, która była faktycznie wyciągnięta z tej rzeki. Jeżeli się robi rzekę i nie ma pieniędzy, zrobić mały odcinek, a konkretnie pogłębić, poszerzyć koryto, faszyny, żeby się nic nie zsuwało do sporu do rzeki. I co to jest takie pogłębienie rzeki? Dziękuję. W zeszłym roku pisali mi o tym jazd, który był zrobiony. Opuszczony był, ale było też skutkiem tego zalania, bo nie szło podjąć. Ja bym zaraz był podniesiony i tego. Żeby to jak najszybciej zrobić, bo cała ta kama nas tam ratuje, żeby była wcześniej podniesienia, może i też do tego liczyć. Gdzie dopiero zjechamy się i jak ludzi z wioski podnieśliśmy. Opadła na chwilę, ale znowu stan wody się podnosi. I prosiłbym dyrektora, żeby to jakby no, w tym roku zrobić, bo będziemy czekać, jak przyjdzie, a latem czasem jest potrzebna, żeby ją trochę zostawić. Zresztą jak się nasze paru wody nie było, bo nie było jak opuścić. Dziękuję. I do pana wójta. Wraz są dwa zbiorniki wodne z Polskiego Związku Warszawskiego. I teraz ta woda im przybrała, pojechał gospodarz, wybił przydeckę, ludziom pozalewał i zadowolenie, bo im ryby wierzchem zbudował. Kto jest za to odpowiedzialny, że ponosi tego konsekwencji? Oni sobie regulują, a co mi kiedy chcą. Teraz jak woda podniosła się i wyszło im przez babicę, to deski wybili, wodę puścili i koniec tematu. Chciałbym się dowiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. I oni, podejrzewam, że rowów nieczysto, ja tylko sobie reguluję, jak sobie zatrzymuję, jak teraz zarali i zadowolenie jest życia, bo im rybki wypływały. Ktoś chyba za to jest odpowiedzialny. Chciałbym się dowiedzieć, kto i jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Ci, co mają stany, wodę wstrzymują. Jak mają za dużo, zalewają rolników. I oni dostali prawa wodne. Taki człowiek jest nieodpowiedzialny. Jak może nieodpowiedzialny człowiek decydować za wszystkich rolników? Powinni te rowy zakopać i w ogóle powinni wody nie dostać. Jak nie umią gospodarować. Bo nie umią. Bo to są ludzie, którzy nie mają pomiędzy gruntów rolnych. Tylko se zalali wodą i patrzą na rolników, jak woda ich zalewa. Dziękuję. A co teraz taki rolnik ma zrobić, jak wszystkie jego płody zostały zalane i z czego mamy żyć? Jaki mamy zrobić ten remont na swoim podwórku? Pytam się. Z czego? Całe połowę mojego gospodarstwa jest zalane. Co zrobię? To nie jest natura. To jest bunt człowieka. A jak się ludziom ci nie powinno dać zezwoleń. Prawa do tego. Gospodarstwo 20 hektarów wsi chodzi. Większość jest zalana. Nie dość, że zalało, to wiele zrobiono, woda zrobiła koryta, że takie rzeczne na polu. Naniosła żółty piaczek. Kto mi to uprzątnie? Nawóz był rozsiany, wszystkie płody mam zalane. Za co będę żył? Niech pan mi odpowie. Jak zrobić porządek?
A jeżeli nie ma na regulację rzeki, to wykupić wszystkie grunty w koło i zrobić jeden wielki teren zalewowy. Przynajmniej wtedy będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Panie dyrektorze. A jeszcze jest taka sprawa naszego województwa. Młody jestem, ale już mam siwe włosy. Można zabrać jeden zbiornik, jeden staw w Rybinie. Wojewodowie to mogą. Rozmawiałem w starostwie o Szczeszu. Jest to możliwością na szczeblu wojewódzkim zabrać jeden zbiornik hodowlany, zrobić zbiornik retencyjny tam. I będzie nadmiar wody nie puścić na nasze gminy, bo za 3 lata znów tu będziemy. Tylko puścić ten staw. Czy jest większy zysk z czynszu za te rybki, co tam dostaniecie, czy tam, jak to sołtys nazwał, jak to tam idzie? Czy teraz zapłaci nam jakieś odszkodowania? Tylko się wywiniecie, dacie nam grosze, poślecie nas do opieki. Poczekamy z miesiąc czasu na opady, wszyscy stwierdzą, że bardzo wysokie i umorzenie sprawy, dziękuję. I kto zostaje na lodzie? A rzeka, dopyta się, panie dyrektorze. A rzeka zaczęła... Krótko odpowiedzieć, rolnicy. Rzeka zaczęła dzień wcześniej wylewać, niż pan podał opady. Niech pan sprawdzi, dzwoniłem do leśnicy, do Szczeszowa, rozmawiałem z panem Rogackim. On jest odpowiedzialny za rzeki w Szczeszowie. Całym kierownikiem starostwa rzeki. Macie gdzieś może miejsce tam przy swoim biurku? Zatrudnijcie nas. Nie będziemy tutaj wam pomagać. Dobrze, dziękuję. O, już panu wypowiem. Panie drodze, uzupełni się jeszcze całość materiału, tylko odczytam, że z gminy Międzybórz otrzymałem pismo. Oni skierowali sprawę do prokuratury na wniosek między innymi rolników. Odczytam wam. Informuję, że w dniu 3 maja 2013 roku nastąpiło częściowe zalanie sołectwa Niwki Książęcej, Niwki Kraszewskiej, gmina Międzybórz, poprzez wystąpienie z brzegów rzeki Polska Woda i Młyńska Woda. Zalanie utrzymywało się w terminie od 3 do 5. W wyniku zalania powstały następujące szkody. Zniszczenie upraw polowych, łąk, pastwisk rolników z terenu sołectw oraz uszkodzenie wodociągu gminnego. Tam im rozmyło wodociąg faktycznie, który został zerwany i podmyty. Z powziętych poprzez nas informacji wynika, że przyczyną zalania miejscowości Niwki Książęcej, Niwki Kraszewskiej nie były obfite opady deszczu występujące w dniach 2-3 maja, lecz celowe działanie nieustalonych przez nas osób trzecich. Z informacji tych wynika, że celowe działanie tych osób polegające na opuszczeniu nadmiaru wody ze stawów rybnych do rzek Polska Woda i Młyńska Woda było bezpośrednią przyczyną zalań i zniszczeń. Jednocześnie nadmieniam, iż w poprzednich latach w wyniku podobnych opadów deszczu nigdy nie stąpiły porównywalne szkody. Zatem nie ulega wątpliwości, że działanie tych osób doprowadziły do powstania wyżej wymienionych szkód. Mając powyższe na uwadze, proszę o wszczęcie postępowania karnego celem ustalenia sprawcy lub sprawców i to pismo jest skierowane do prokuratury w Oleśnicy, chyba ze względu na rejonizację. Z gminy Milicz, moi drodzy, otrzymaliśmy takie pismo. W dniu 5 do 7 maja w miejscowości Wielgie Milickie w gminie Milicz rzeka Polska Woda przelała się przez wały oraz drogę powiatową, zalewając pola i łąki. Proszę o przekazanie informacji, które Państwo posiadacie na temat prawdopodobnych przyczyn tak wysokiego, niespodziewanego i długiego wzrostu wody na rzece Polska Woda, poza oczywiście naturalnymi obfitymi opadami deszczu. Moi drodzy, ja tak z doświadczenia, tak mi się wydaje i to jestem na 100% pewny, nie chcę tutaj, bo może mnie tam ktoś do sądu, a zresztą nie oddaje. Natomiast twierdzę, że najważniejszą przyczyną, moi drodzy, mimo tu różnych tych, jest zła gospodarka rybacka. I nie gadajcie mi nic innego, gdyby właściciele stawów rybackich byli kontrolowani co tydzień, nie wiem, z inacka, jeden wybrany staw, to byście widzieli wtedy, jaki oni mają poziom wód. Ja, jak byłem poprzednio wójtem, z tego czasu na wniosek jednego z rolników napisałem do starostwa, bo tak jak pan dyrektor mówi, to akurat nie do niego zarzut, bo poziom, znaczy pozwolenie wodnoprawne i poziom egzekwowania tego pozwolenia wodnoprawnego jest w kompetencji starosty. Procedura wyglądała tak, ja napisałem pismo, to za tydzień czy za półtora tygodnia przyjechała kontrola, oczywiście ona była powiatowa, to nie była żadna kontrola, tylko to była lustracja i tylko to, co tutaj pan zastępca powiedział, to zobaczyliśmy 1,5 metra śladu wody wyżej, natomiast na moment kontroli woda była na poziomie tego reperu. I jutro jest narada w powiecie, w tym w starostwie sztabu kryzysowego. Tylko nie wiem teraz, jaka jest korelacja, bo to jest powiat ostrzeszowski, czy starosta ostrzeszowski ma jakieś przełożenie. Chyba prokuratura może jedynie wystraszyć. Każdy z tych właścicieli stawów rybnych, naprawdę będę to twierdził z uporem maniaka, powinien być świadomy tego, że w każdej chwili może mieć kontrolę na stawach. Nie ulega wątpliwości, że te stawy są wiosną nabijane do oporu, one się praktycznie ta woda przelewa i przyszedł ten deszcz, o którym pan dyrektor wspomniał na 100%. Spanikowali i spuścili wodę i zostaliśmy dotknięci tym, czym zostaliśmy dotknięci. A odnośnie tutaj, bo każdy zadaje takie nasze pytanie, faktycznie to już jest wasza działka, moi drodzy. Trzeba skorelować poziom piętrzenia tej wody na tych waszych rzekach,
bo ja osobiście z kim? Ze Skrzysiem chyba Schubertem odkręcałem na śluzie chyba numer 214 jakieś klucze. My tam brali, my podnosili, dzięki temu chyba z pół metra od razu woda poszła co prawda na bok, żeby była rzecz jasna, tam później odkręcali, ale ratując przed tym wyrwanym wałem, osobiście odkręcaliśmy to, tyle gdzieś było wody. I to powinno być już, moi drodzy, nie wiem, w sobotę, czy ktoś powinien już wiedzieć, ktoś, jakiś monitoring być, ktoś powinien na tym czuwać, że przybiera nagle i te śluzy powinny być opuszczane. Oczywiście jednocześnie informując Milit, żebyśmy nie działali też tak jak Rybin w stosunku do nas. Dziękuję, pan radny Ostoja, później pan. Tak. Ja jestem zbudowany zdrowym rozsądkiem rolników. Być może, że ich słowa nie są przyjemne, bo takie mają być nieprzyjemne. I zbudowany tym, co pan tutaj przeczytał, że wreszcie przestaną nas terroryzować. Proszę państwa, to nie chodzi o jakieś tam nowe działania, nadzwyczajne konstrukcje na tej polskiej wodzie. Chodzi o to, żebyśmy się odrobinę nauczyli tego, co już nasi dziadkowie przed 100 laty zrobili. Porządny wał mieli przy tej polskiej wodzie. Tam nie dzieje się praktycznie nic. To, co ludzie położyli na wywale te worki, one tylko zatrzymały powód dzisiejszy. Jak może dojść do sytuacji, o jakim to gospodarstwie mówić, jak w środku rzeki rosną drzewa? No przecież w jakim kraju my żyjemy? Rozumiemy pana dyrektorze, że pan musi tak mówić, bo pan boi się o swoje stanowisko, może jeszcze czuć panów również. No ale... panie dyrektorze, ale chodzi teraz o to, kto pokryje te szkody ogromne. Przecież szkody sięgają już nie setek tysięcy złotych, ale sięgają milionów. I teraz będzie walka na śmierć i życie, żeby jak zawsze w Polsce nikt nie odpowiedział za głupotę, za bezczelność wyjątkową i bezprawie. My nie możemy być skansenem europejskiego bezprawia, żeby tu się przyjeżdżali. Wszyscy wójtowie zdali jedno stanowisko. Nie jesteśmy też durniami, żeby rzeka niszczonizową nabrała prędkości strumienia górskiego. No bo wiadomo, że setki tysięcy ton wody zostały spuszczone, dlatego rzeka przyspieszyła. I ten wał jest rozmywany na zakonach rzeki. To przecież już 100 lat temu Niemcy wiedzieli, umieli budować wały. My tu nie działamy przeciw ekologom. Ale już tu jest następne zagrożenie, że nie dostaniemy tego pozwolenia i tak dalej, tak? Bo rok będą obserwować polską wodę. Rok będą obserwować. Ogromne pieniądze pójdą na to, ubiorą się pajacze w jakieś tajemnicze stroje i będą w kubkach grać na tej wodzie. I potężne pieniądze, zamiast służyć ludziom, pójdą na grupy interesów w tym kraju. To my już tego nie będziemy dłużej tolerować. Polska też jest europejskim krajem i nie musi być tak, żeby prawo zawsze służyło wyłudzaniu pieniędzy czy jakimś przestępczym działaniu. Dziękuję bardzo. Panie radny, panie zastępujący, ja chciałbym się właśnie dowiedzieć, jak wygląda rzeczywiście ten monitoring tej rzeki i jeżeli na przykład sytuacja zaczyna wynikać się spod kontroli, to kto zostaje powiadamiany o tym, żeby tymi urządzeniami na tej rzece monitorował, skąd musi przyjechać? Właściwie tylko to. Pan dyrektor odpowie i z panowie, dobrze? Proszę państwa, odpowiadając bezpośrednio tu na pana pytanie. My byśmy też chcieli, żeby monitoring był taki, jak powinien być, czyli jeżeli na stacji Syców opadowej pojawia się opad tego rzędu, powinno iść ostrzeżenie z IMIG-u na dół. Ten program się dopiero buduje. To jest tak zwany program ISOC, na który rząd wydaje w tej chwili około 350 milionów złotych. Nie wszystkie rzeki w pierwszym etapie będą tym objęte. Natomiast taki monitoring, który państwo na pewno słyszeliście, po powodzi w górach w 1997 roku, on zaczął istnieć. Są stacje radarowe, które po prostu ostrzegają przed opadami. No niestety to jeszcze nie działa tak spójnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo ja też bym sobie życzył, ja nawet bym przyjechał z Poznania, gdybym ja dostał z IMIG-u z Wrocławia informację, że w Sycowie i w Międzyborzu spada taki i taki opad, to wierzcie państwo, że ja bym tu już był, bo ja wiem, jak ta rzeka po prostu reaguje na taki opad. Bo taki opad gdzieś musi przejść i on się wtedy mści tu. Natomiast przestrzegałbym przed takim jednoznacznym wypowiedzeniem, że puścić polską wodę do muńskiej wody. Proszę państwa, dostalibyście wodę tu w Sośni od tyłu. Bo to już było przerabiane. To już było w 80 roku, w 85 przerabiane. Puściliśmy muńską wodą i co się stało? Woda zaszła od tyłu.
No państwo być może nie pamiętacie, no ja pamiętam, opracowałem, byłem w czasie powodzi tutaj. Także. No tak, no ale, ale to niestety takie są prawidła wody, że ona pójdzie tam, gdzie jest najniżej, a młyńska woda idzie wyżej, bo idzie po zboczu. I nie ma siły, żeby ona nie dała wody na sośni. Część tej wody, ja nie mówię, że całą. Ja bałbym się przewidywać, co będzie. Nie? Natomiast młyńska woda przystosowana jest do przepływu rzędu 150 do 200 litrów na sekundę. Jeżeli my puścimy tam metr czy 2 metry sześcienne, co by i tak w tej sytuacji po prostu za dużo nie pomogło. Ale mielibyśmy tą wodę tu na stawie, rozmyłoby drogę tą wojewódzką i wtedy ja się pytam, kto by brał za to odpowiedzialność. Bo musimy o odpowiedzialności myśleć. Nie odpowiedział pan na pytanie, kto jest odpowiedzialny za to i skoro ci przyjaciel, bo na przykład tymi zestawami na polskiej wodzie. To może tu kolega odpowie, bo on bezpośrednio to nadzoruje. Tak to, proszę państwa, wygląda, że co roku na eksploatację cieków będących w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji jest ogłaszany przetarg zgodnie z prawem zamówień publicznych. I wykonawca, który zaoferuje, że tak powiem, najniższą cenę, jest wybierany. Źle się dzieje, gdyby to był taki przypadek się zdarzył, że tą eksploatację wybrałby ktoś, kto jest z terenu odległego, bo to wiem, że tak powiem, że zmierza pan do tego, że długo by jechał na ten teren. Tu możemy być jak gdyby o tyle spokojniejsi, że ta interwencja może się odbyć szybko, bo wygrał to pan Mieczysław Biegański, który zamieszkuje w Przygodzicach. Czyli nie jest tam, nie musi dojechać 100 czy 50 kilometrów. No jest tutaj pod ręką, można powiedzieć. Nie wyzwoli. Ja mam pytanie. Jeżeli nie ma radę, to tak. Ja mam takie pytanie. Jeżeli już tam wygrał ten przetarg, czy ktoś w ogóle go chciał skontrolować? Tak jak powiedziałem, byliśmy osobiście, ja byłem pan kierownik Rybicki w niedzielę na polskiej wodzie. Ale to już była poza wodą. Ale jak to się właśnie tam robił, tam w tym roku może nie, bo po wodzie. Po patrzę przyjechali. Ale co z tym przyjechali, jak już była tylko za radę? Woda schodziła już, prawie do metra woda już zeszła. Proszę państwa, musimy mieć świadomość, że jeżeli idzie taka woda, no to jedyne, co można zrobić, sprawdzić, czy budowle są otwarte, jeśli można podnieść wyżej, usunąć ewentualnie gdzieś jakiś zatrut, który się pojawi, ta woda musi przepłynąć. No nikt jej, nawet przyjeżdżając tam, mimo najstarszych chęci, nie wypije, bo to nic nie pomoże, musi przepłynąć. Tu pan się zgłasza. Ja do pana dyrektora. Pan powiedział, że pracuje pan 40 lat. Ja mam prawie 55. I od dziecka chodziłem po tej polskiej wodzie, ryby, raki łapałem. Ekolodzy teraz robią to, żeby niszczyć wały, że woda musi wylać. Ja nie widzę ryby, ja nie widzę raka. Pierwsze. Drugie. Pan mówi, że były. Są i bobry. Bobry robią tamy. Jest tyle bezrobotnych. Nie mają pracy. A dać im tę pracę, niech czyszczą ten kanał. Kanał, to ja to nazywam kanał, on jest dość głęboki. Oni by go tylko wyregulować, wyprostować. Zadam panu pytanie. Jedzie pan autostradą, jaką pan pojedzie prędkością? Pojedzie pan przez wioskę, pojedzie po zakręta, będzie pan wolny. Woda się odbija, zawija się w niej, obsuwy się robią, zawala. Ja już mam 5 metrów, rzeka należy do mnie. Ojciec żył jeszcze, to mówi, synu, kamień graniczny jest w rzece. O 5 metrów rzeka przyszła z jednej strony na moją stronę. Miałem pastwisko szeroko 20 metrów przy samym lesie, bo posiadam las. Jest przejście, że wozy przejadę. Rzeka idzie tak. To robić, to wyregulować, wyprostować i będzie spokój. I tama, która jest na Kałkowskim dostawów, nie wiem jakie prawa wodne mają ci panowie, co mają dostawy, ale jak przyszła woda już w sobotę, to już minął kto wejść i jak wejść otworzyć te deski. Gdyby była tama otwarta, nie byłoby takiej katastrofy. Szczęść może by była. Był jednego roku wójt na moją prośbę zobaczyć latem wodę. Deski, które są, to powinny być włożone, że woda może przepływać. Tam jest folia.
podkładzionego. Pytam się, kto to robi. I do bydła, które krowy pasę i poje, powiedział, że woda się nie nadaje, ale dzieci kąpać, to jest dobre. Zdrowa woda była, tak? Pytam się, kto jest odpowiedzialny tych panów, którzy mają tamte stawy. Gdyby prawdopodobnie jeden rolnik z Chojnika powiedział mi tak, prawo napuszczania wody mają do końca kwietnia, a potem tam ma być otwarta, bo idą roztopy, idą różne. Tyle śniegu było. I rzeka przybrała, koryto równe, jakoś nie wylało. A teraz pan mówi o tej łące, czy mówi, że pastwiska załaź. Ja pana zabiorę. I stawy nie były. Skąd te ryby są? Na tych łąkach. Skąd? Ja mam rybów, połapałem ze sąsiadem, mostawek wpuścili. Skąd te ryby? Po polach pływają. Sąsiadka była, widziała. Ja. Nie widziała. Skąd one są? Pytam się, celowo wpuszczone, czy przerwało wam? Dziękuję bardzo. Panie goście, takie mam pytanie. Sobie przemyślmy jedno. Nie wiem, jaki ma zakres obowiązków pan Biegański. Nie wiem. Znaczy nie wiem. Ale może wrócić do starej tradycji, która była wspomniana o tym panem Danie Leonie Flebosiu, który nadzorował bytom. I powiedzmy sobie szczerze, są ludzie bez pracy. A może by zatrudnić taką osobę, jakąkolwiek osobę zatrudnić, która by monitorowała tą naszą rzekę przez, na terenie naszej gminy. I nie musiałby tych śluz otwierać pan Gul. Pan Stasiu Bachman, ja byłem na Wale, przyjechał. Sołtys z Bunika przyjechał. Słuchajcie, tama była zamknięta już od pożywy. Stasiu, powiedz, która była godzina? 11. Proszę bardzo, 11. Gdyby to było otwarta, ta śluza, gdyby ona była otwarta w sobotę, ile tej wody już by przeszło na tamten teren? I może nie zalewałoby tam, ale ona by gdzieś sukcesywnie już sprzedała, schodziła i nie byłoby takiego wysokiego poziomu. Szanowni panowie, apel do was, prośba, wróćmy może do tego tematu, żeby zatrudnić jakąś osobę, która by to robiła. Na terenie. Panie dyrektorze, jeszcze jedno, zaraz panu odpowiem. Proszę sobie wyobrazić, że gdy taka gałęź jest, tu czy tam, wcina się, ile ona robi szkód i strat na tej rzece. Ile kosztuje rekultywacja potem tej rzeki? Czy nie jest dużo większa niż zatrudnienie tej osoby, a pożytek jest dużo większy, bo ta osoba będzie pracowała, nie będzie osobą bezrobotną, będzie pracowała, będzie zarabiała pieniążki i te pieniążki pójdą obok, będziemy obracać. Pan wójt, jeszcze wrócę do tematu, pan wójt przyjechał o godzinie 20, chłopaki już podjechali do domu zjeść. Niektórzy obiad, niektórzy śniadanie, panie dyrektorze. Ja śniadanie jadłem o godzinie 21, pan powie. Ale pan wójt był na Marmowie, mówi, słuchaj, chodź, ale przejdziemy się na temat, mówi, bo jestem ciekaw, jak żeście robili to i mówi, co tego. Był szokowany, zdziwiony, że co myśmy drzewa poukładali gałęzi na tym, nie? Ja mówię, widzisz, wójt. Pomimo to, że mamy taki bieg, a w 85 roku żeśmy tak też walczyli, żeby ten strumień wody się nie wcinał, bał, nie przełamało, żeby odpychać tę wodę od kierowców. Tym sposobem żeśmy walczyli z przyrodą. Staraliśmy się walczyć z przyrodą i być mądrzejsi od przyrody, żeby tak w ten sposób ratować. I panie dyrektorze, jeszcze raz powtarzam. Powtarzam się, ale prośba. Zatrudnić jedną osobę, która pójdzie tym bosakiem. Pan wójt był na moście. Taki typowy przykład. Nie mieliśmy bosaka, nie mieliśmy co. Drzewa rosły w środku rzeki, te gałęzie to. Zatrzymywało tą wszystką wodę. Pan wójt mówi, no przydałby się bosak, nie ma co. Nie było czym to odgadnąć. Byłaby osoba odpowiedzialna z bosakiem. Odciągnęła tu, odciągnęła tam. I mniejsze by były straty. I wszyscy na tym byśmy zyskali. Dziękuję bardzo. Wspomniał, że przygotowuje się dokumentację odnośnie modernizacji polskiej wody. I zarazem pan wspomniał, że obawia pan się ekologów. Niech mi pan powie, czy to nie jest jakaś grupa opłacana przez obcy kapitał, żeby nas zalewało. Bo jeżeli 5 ekologów gdzieś tam będzie na drzewo, zaraz ich w telewizji widać. 4000 ludzi, rolników pojechało odnośnie uboju rytualnego do Warszawy. Nikt o nim nie wspomniał, ale 5 ekologów w telewizji dziennego pokazali. Druga sprawa. Pan mówi, że na zachodzie się odstępuje od budowania wałów na wody, na rzekach i na rowach. Ale w zamian za coś tym ludziom się coś daje. A co nam kto by zaproponował do dnia dzisiejszego? Nic. Także nie wiem, byłem przy takim spotkaniu odnośnie tej przygotowania dokumentacji. Już się mówi, żeby odstąpić, wyłączyć kawałek pod storami, nie? Jeżeli my nie będziemy wszyscy razem współpracować odnośnie takiego czegoś, to za chwilę pod storami na tym moście woda się skumuluje i zaś mam istoty będzie i granowy dalej. Wszyscy musimy się włączyć, łącznie, nie wiem, najlepiej by było ominąć ekologów.
Ja panu kiwa pan głową, że nie uda się. Ale mówię panu, tysiące rolników ma straty, a pięciu na przeproszenie czubków. Słyszeliście, bo przez wszystkie media się to przewinęło, dlaczego nie została dokończona obwodnica miasta Poznania drogi S11. Ślimaki. Znaleziono ślimaka, którego trudno dostrzec gołym okiem, zwłaszcza w moim wieku, który ma 1,5 mm, maksymalnie okazy do 3 mm. I w tej chwili też są debaty, co z tym zrobić. Drogowcy mówią, no weźmiemy, wywieziemy tego ślimaka. Dosłownie, proszę Państwa, chodzi o 50 metrów przejścia przez ten teren, gdzie ten ślimak tam przebywa. I cała piątka stoi, pieniądze przeszły, no być może, że w tym roku uda się to zrobić. No to są niestety działania ekologów, działania służb przyrodniczych. Chciałem odnieść się tu do pana sołtysa z Granowca. Proszę pana, tak jak wspominałem, ja pracowałem, zaczynałem w tak zwanym PWM-ie, gdzie miałem w Ostrzeszowie, bo zaczynałem pracę na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Miałem 20 agromeliorantów tak zwanych i 25 wałowych, którzy kontrolowali rzeki, wały. A miałem tylko jeden powiat. W dniu dzisiejszym, no akurat województwo wielkopolskie zarządza 7,5 tysiąca kilometrów rzeki kanałów, 800 kilometrów wałów i w sumie zatrudniamy w tej chwili około 200 osób. Już nie mówię o urządzeniach, których mamy 1800. Więc jest pytanie, bo mówicie, że urzędnicy siedzą. Zarządzanie tym całym majątkiem naprawdę pochłania czas. A jak do tego dołożymy w tej chwili te sytuacje, które dochodzą, ja Państwu dam następny przykład. Chcemy pobudować przeciwpowodziowy zbiornik w Laskownicy. Wojujemy z ekologami już 8 rok. Oni się odwołują, my się odwołujemy, idzie do Warszawy, wraca do Poznania, jest wydana decyzja środowiskowa, znowu się odwołują i te zabawy trwają. Ja nie wiem, no nie ma na to siły. No takie mamy w tej chwili prawo, że mają prawo się odwołać. I dlatego my tu z ostrożnością podchodzimy do tej odbudowy rzeki Polskiej Wody, znając te uwarunkowania. Ja na przykład nigdzie, gdzie jestem na jakimkolwiek spotkaniu, czy zebraniu, czy spółkowym, czy innym, nie daję gwarancji na żaden termin. Po prostu nie da się tego określić. Nie ma takiej siły, bo ekolodzy się odwołują, znowu jest 30 dni, idzie do Warszawy. Proszę Państwa, taki zbiornik chcieliśmy też pobudować w Dobrzycy i tam ekolodzy po prostu zaprotestowali, zbiornika na dzień dzisiejszy nie będzie, a zbiornik tak, ani nie ma natury 2000, ani nie ma chronionego krajobrazu, nie ma nic. Gdybyśmy my dostali ostrzeżenie wcześniej, że jest taki opad powyżej w zlewni, to na pewno tu koledzy by zareagowali wcześniej, wszystkie jazy by były popodnoszone. A to, że nie ma takiego sygnału, no to niestety z opóźnieniem działa. Dziękuję. To nie był opad, to był punkt człowieka. A ekolodzy, jak oni są tacy ważni, to niech przyjadą. Tym rolnikom dadzą utrzymanie. Nie wiem, gdzie ci rodziny. Pod tym względem oni nic nie robią, tylko oni mają kwestie i stanowiska. A my rolnicy co? Przecież tłumaczenie tylko ekologami. Słyszę, że kolega stwierdził, że to jest zabijanie człowieka. A kogo teraz mamy ciągnąć do odpowiedzialności? Gdzie się kierować? Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki, a nie inny układ prawny, że najpierw trzeba komuś udowodnić winę, a potem od niego żądać odszkodowania. Jeżeli prokuratura i śledczy dojdą do wniosku, że zawinili faktycznie właściciele stawów, to na pewno poniosą za to odpowiedzialność. Mają pozwolenie wodnoprawne, mają określone terminy piętrzenia, zrzutów i tak dalej. Także to wszystko jest w pozwoleniu określone i jeżeli te sprawy zostały przekroczone, poniosą określone kary i skutki. Ale to trzeba niestety udowodnić. Pytanie, czy ona się na to odpowiedzła, a druga strona, czy jeżeli będziemy składać jakieś wnioski tam za żalenia, czy jesteście w stanie nam pomóc? Dołożyć się do tego, bo sami wiadomo, że rolnicy nic nie zrobią, nikt za nim nie idzie. Ja w rolnictwie działam już, tak jak mówiłem, 43 rok i dla rolników właśnie, bo praktycznie nasza jednostka jest powołana do utrzymania rzek
ścieków włożonych podstawowych na potrzeby rolnictwa. I my działamy cały czas na potrzeby rolnictwa. No niestety to, co się wydarzyło tutaj, jest wydarzeniem losowym. I ja jestem przekonany, tak jak wy jesteście przekonani co do tego, że ktoś tam zawinił. Tak, znając, proszę państwa, hydrologię, znając kwestie zmian klimatycznych, tych lokalnych, nagłych opadów, rozmawiałem z koleżanką Zimigą jeszcze tutaj w drodze do was. Ona mówi, że tego się nie da po prostu wyłapać, nawet radar nie wykryje tak nagłego opadu skumulowanego, przypuśćmy, na bardzo małym obszarze. No takie są prawidła. Pani Sołtys, proszę. Ja mam pytanie odnośnie kwestii materialnej. To raczej to nie wiem, do pana wójta może. Co w tej chwili mamy rolnikom powiedzieć? No bo my wrócimy do domu i oni się będą pytać. Jakie są ustalenia? Czy jakieś wnioski o odszkodowanie, do kogo, prawdopodobnie do opieki, tak jak panowie mówili. Ale jeszcze jest taka sprawa, bo rolnik, wiadomo, czy to będzie duży rolnik, który ma 20 hektarów, czy taki, który ma 3 hektary. Jeśli chodzi o ten hektar tej uprawy, to on jeden i drugi ponosi no, odpowiednie koszty. Bo właśnie często było tak w tych wnioskach o te dopłaty, o te odszkodowania, że tylko rolnicy ci, którzy opłacają KRUS. No jeśli ktoś ma tam te 3 czy 5 hektarów, wiadomo, że on z tej ziemi nie wyżyje. I on pracuje przeważnie i opłaca ZUS, nie płaci wtedy już tego KRUS-u. A później właśnie jest często warunek tego odszkodowania, że tylko ci, którzy mają opłacony KRUS. No a szkody poniósł i jeden, i drugi. On z kolei płaci ZUS, więc też płaci. To jest dyskryminacja. Nie ma równości w tym. Ja się tego nie wiem. I chciałbym wiedzieć, co tym rolnikom mamy odpowiedzieć. No moi drodzy, nasza rola to jest taka, że rozdamy za chwilę sołtysi, dostaniecie komplet tych materiałów i waszym obowiązkiem będzie powiadomić wszystkich rolników dotkniętych klęską, żeby podawali areał, które działki, które mają zalane i nasza komisja będzie to szacować. Natomiast odnośnie tej rzeczy materialnej, o której tutaj wspominacie, czyli dopłaty do hektara, jak nieraz wojewoda tam dawał, czy szło to przez gminny ośrodek pomocy społecznej, czy jakieś tam zboża w których latach, no to tylko już wyłącznie decyduje wojewoda. To już chyba nawet tu pan dyrektor też ani my nie odpowiemy, jak do tego podejdzie Urząd Wojewódzki i wojewoda, no to on będzie te środki przyznawał. My na pewno jako gmina będziemy pisać, ja chociażby będę pisał o zwrot kosztów, tych, które my ponieśliśmy, tych materialnych, tych dróg, które zostały już szkodzone, bo przecież drogi czy przepusty są pozalewane i powyrywane. Na pewno będziemy podawać jakiś rząd wielkości, żeby nam te straty zrekompensowano. Natomiast nie potrafię teraz powiedzieć, czy płatnik KRUS-u tylko będzie otrzyma to odszkodowanie, czy jeśli ktoś pracuje w zakładzie pracy i płaci ZUS, to tego. To już jest wola pana wojewody. Ale panie dyrektorze, ten postulat mi się tu pana sołtysa podoba z pana z Granowca. Właściwie zadam wręcz pytanie, kiedy tych dwóch ludzi, przynajmniej tych dwóch ludzi dostaniemy do zatrudnienia i byśmy jednego puścili, no nie wiem, od drogi powiatowej na Ostrów, drugiego w drugą stronę. Myślę, że to dla waszego zakładu to nie jest jakaś wielki wydatek i nie wiem, oczywiście tam zwiększyli o swój budżet, o zwiększenie tego budżetu, ale nawet tak to, co Janek, ty mówisz, te 2-3 osoby jakby szły z bosakami, no byliśmy świadkiem, jak nazbierało się tych gałęzi, koparkę próbowaliśmy, nie byliśmy w stanie niczym tego odsunąć, a tam się tyle wody piętrzyło nad tym i przelewało. A ile po drodze tego jest? Ja może zaraz odpowiem. Ja może zaraz pan wójtowi odpowiem, skoro pan wójt zahaczył nas. Znaczy tak, po pierwsze, pan wójt na pewno wie, co to jest dyscyplina budżetowa. To wiem. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, że proszę państwa, no, my nie jesteśmy w stanie, mówię tak jak powiedziałem, 7 tysięcy kilometrów rzek przy tej obsadzie, która jest. My to zlecamy po prostu eksploatatorowi wyłonionemu w drodze przetargu. On też ma paru ludzi i na to, żeby przypuśćmy skupił się, bo odcinek na przykład, który wygrał kolega cały Biegański, cały powiat Ostrowski, czyli ile kilometrów rzek? Ponad 380 kilometrów rzek. I proszę państwa, i on musi reagować wszędzie, gdzie się da. Ma paru ludzi, bo pieniądze, które my płacimy, to są z budżetu państwa. I całe szczęście, że dzięki posłowi Kalębie od 3 lat otrzymujemy tak zwaną rezerwę celową, która zwiększa
nasze możliwości wykonawcze. Bo do tej pory, czyli do roku 2009, otrzymywaliśmy 11 milionów na wszystko, na całe województwo. Proszę sobie do tego dołożyć, że mamy jeszcze 30 zbiorników, które też trzeba utrzymać, w związku z czym połowa idzie na eksploatację, zostaje 5 milionów na 7 tysięcy kilometrów rzek. No tym się musimy rządzić. I ja często bardzo mówię, że my działamy jak straż pożarna. Tam, gdzie przypuśćmy coś się dzieje, tam jedziemy, naprawiamy, robimy. Natomiast, panie wójcie, chciałem się tak zapytać, bo była mowa o bosakach. A magazyn przeciwpowodziowy w gminie jest? Jest magazyn przeciwpowodziowy. Tylko to tak znienacka nas zaskoczyło, ale panie dyrektorze, gdyby pan wystąpił chociażby do Urzędu Pracy, przecież 2 lata temu, nie, Andrzeju, no czy kiedyś, zrobiliśmy taką, i tam mieliśmy 10 bodajże osób. I wystosujcie też pismo, my tak samo się zwrócimy do Urzędu Pracy i nie wiem, czy to jakieś tam będzie trójstronne porozumienie. Niechbyśmy, nie wiem, ze 3-4 osoby mieli zatrudnione. Panie wójcie, odpowiadam od razu. Myśmy w budżecie tegorocznym założyli około 2 miliony złotych właśnie na tego typu. Ta akcja nazywa się ROWNY. Ją prowadzimy już od kilku lat. Zaczynaliśmy od zatrudnienia prawie 1500 ludzi, z tym, że to zatrudniały starostwa, potem gminy. No w tej chwili na terenie całego województwa, jak osiągamy 200-300, to jest bardzo dużo. O co chodzi? Po prostu ten program, który pierwotnie był jako wojewódzki, on się skończył. W tej chwili tylko programy są powiatowe. Jeżeli powiat przeznaczy na tego typu historię jakieś pieniądze, bo my służymy sprzętem, ubraniami roboczymi i tak dalej, natomiast opłata ludzi, czyli ich ubezpieczenie i ten, no wtedy spada, że tak powiem, na wójta, który powinien to dostać z powiatu. Ale powiat, no niestety nie znam na tyle powiatu, czy przeznaczył jakieś pieniądze na ten program. W tym roku nic. No to ja już niestety mówię, w ramach naszych sił będziemy działać. To może... Pan radny, mam pytanie do pana dyrektora jeszcze. To chwilę, panie Mirku. Ale pan tutaj co? Szanowni państwo, tutaj co pan wójt powiedział i pan dyrektor. Ja akurat ten program ROWNY u nas w RO Ostrów wprowadzałem od 2004 roku. Były takie lata, że my żeśmy na tym naszym byłym województwie kalickim ponad 250 ludzi, zresztą pan dyrektor wie, że najwięcej na całym województwie żeśmy tutaj zatrudniali. Gmina Sośnie zawsze zatrudnia około 10, nawet do 15 ludzi. To było takie trójstronne porozumienie między wójtem, gminą, powiatem i Wielkopolskim Zarządem Melioracji, gdzie my żeśmy dawali sprzęt, odzież i konkretne odcinki czeków, które były wskazane, były przekonserowane, czy tam powiedzmy wykrzaczane na tej zasadzie. I właśnie trzeba powiedzieć, że gmina Sośnie była już od samego początku w to zaangażowana, gdzie żeśmy zawsze z wójtem tu się dogadywali i ci ludzie robili konkretne rzeczy. Ale to jest wtedy, jak pan dyrektor powiedział, przez 2-3 lata pierwsze było Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczał środki. Jak już Wojewódzki Urząd wycofał się z tych środków, poszło na powiatowe, także jak pan powiedział, oni nie mają, my mamy zabezpieczone pieniądze. Nas to kosztowało, szanowni państwo, do nas to było opłacalne, bo gdzieś cyrka 60 do 100 tysięcy nas to kosztowało, no odzieży, takie te rzeczy, a to w miliony szły ta wartość wykonana przez tych ludzi na tym całym rejonie Ostrowa, rejonu RO Ostrów, czyli tych 7 powiatów, które my żeśmy nimi gospodarowali. No ale niestety, no nie. Ja może teraz powiem coś niepokolonego, bo tu nie, jakoś nie zauważyli, co pani powiedziała o tych rowach przydrożnych, bo szanowni państwo, ja głównie zajmuję się właśnie ze spółkami. Pan wójt powinien pamiętać, jak żeśmy z wielkim bólem otworzyli tę spółkę tutaj na Sosie. O tych, ja się dziwię, że nikt tego nie wspomniał. O tych rowach przyoranych. No, pan zastępca tak troszeczkę pewne rzeczy ominął, a akurat ja z nim byłem, podziwiałem pewne rzeczy, że konkretne sztuki drzewa były zabrane, a gałęzie w rowach się znajdowały, które tamowały wodę. Nie będę mówił, jakie sołectwo. Panie wójcie, się mówmy, że to zostanie między nami. I mówię, szanowni państwo, to są pewne rzeczy, które też oddziałują. To jak pan mówi, ja byłem
akurat tutaj na chodniku, my, ja to zawsze mówię tam w tym polu, gdzie ten jazd, co wyrzeźnie tego naszego wirusa na polskiej wodzie, a potem drugi jest ten przełącznik, te dwa jazdy to są na tym łączniku między polską wodą, a młyńską wodą. Tam pod tym przepustem w tej chwili, to jeszcze trzeba po spotkaniu z panem wójtem omówić, nie daj Boże, żeby spadło wodę, bo pod tym przepustem tam, to jest droga gminna, w tej chwili jest siatka z nieczystości, z butelek, takich różnych rzeczy, które się nazbierały. Bo sami państwo, no, ze mną się ciężko rozmawiać z gospodarstwa. Zresztą tu może pewien radny potwierdzić, znamy się już ponad 30 lat. Ze mną się ciężko rozmawiać, ja rozumiem was. Ale uderzmy się trochę w własne serca, te rowy pozarowane, bo nam najsładniej, po co ja mam na polu zawracać, żeby jechać na tę drogę, czy gminą, czy powiatową, zawrać się. A to nam pokazuje w tej chwili, bo musimy sobie sprawę, że skończyły się czasy deszczy spokojnie, te 2-3 tygodnie. No, w tej chwili mamy w godzinę 2 tyle spadnie, co w miesiąc półtora. I my też się tu zastanowimy, żeby te spółki gminą, to ja bym też zmobilizować do działania, bo mówię, no też te rowy wasze gminne, by były otworzone, a sami widzicie, jak one są pozarzucane, kamieniami pozarzucane, gałęziami pozarzucane. Innym tym, no, a to też hamuje, mówię, ten przepływ tej wody. To jak mówię, wracając do chodnika, jadąc tą drogą pełną na tego przepływ, co tam jest, no, zgadza się, woda stoi. Ale wystarczy, żeby przy tej drodze był jakiś ruch wyorany, ona, ta woda by zeszła do polskiego. Bo o Kotowskie tu się z panem zgodzę. Tam konkretnie mówimy o panu Właściwym, jeżeli się nie wiem. Tak, o tym zasadzie, czy tam, co jest na tym, tutaj ta zastawka, gdzie ona? Skałkowskiego. Tomaszczaka. Równie Tomaszczaka. Tomaszczaka. Równie idzie przez te Jerowskie pole, które kiedyś było. Idzie największą górką. Jakby tam pan wszedł, to pan nie wyjdzie. Tak głęboki. I teraz, gdy woda przybrała i z tego rozpól ma tylko ściągać spół, bo on nie ma wyjścia gdzieś takiego. Początek jest na polu. I idzie przez byłe, przez lasy pana wójta teraz, przez moje tam pole i ten rów jest tylko tak wody. On tylko zbiera z pola, bo on jest w najwyższym punkcie. I ja mówię, idiota go projektował ileś lat temu, żeby go robić tam. Czy tam woda do niego nie doszła. A gdy jest woda pełna rzeka, to ona się wraca z rzeki, bo jest wyżej rzeka, gdzie jak rów. I o co? Ja na przykład już powiedziałem, nawet ten rów to by był niepotrzebny. Bo były takie śniegi, takie roztopy, ja na pole sobie wjechał. A gdzie jest górka? Przy rzece? No nie mogę. I w ubiegłym roku pan Franka oznajmił nam bardzo, czy no, pożądano przez nas wiadomość, że będzie oczyszczony młyński rów. No na tym rowie, ponieważ jest to konserwacja rowu, nie powinno dojść do żadnego sabotażu ekologii. Tak myślę, skoro jest konserwacja rowu. W ogóle stan tego rowu był taki, myśmy przyjechali z panem Frankę, rów od ujścia przez Izę Sołtysę, z Monika byliśmy wtedy, tak panie Sołtysie. Pan Frankę był zdziwiony, że rów, który nazywa się Muńskim Rowem, tak, jest jakimś maleńkim ciekiem wodnym, przez który nawet dziecko pontonem nie przepłynie. Także jeśli my mówimy o spuszczaniu wody Muńskim Rowem, to trzeba zadać sobie pytanie, gdzie ten Muński Rów? No i miały być podjęte prace konkretne, podobno są już środki zapewnione, no płynie następny rok i prace nie są podjęte. Ja bym prosił o wyjaśnienie, co tam się dzieje. Bo tam tylko koszą chaszcze, a nikt tam nigdy tego rogu nie oczyścił, nie odmówił, nie utrwalił tą paszyną, czy czymś tam, co tam teraz robi. A przecież tam nie ma żadnych przeszkód. A akurat panie radny, no nie mogę się zgodzić, tam jest naprawdę 2000, dyrektywa ptasia, ochrona środowiska, także jest w planie, ale tylko wykoszenie skarpy i dna, bo na innej. My, przystępując do konserwacji, musimy, tak jak tu dyrektor i pan Adam wspomnieli, musimy wysłać do RDOŚ-u z wyprzedzeniem, że będziemy te cieki konserwować. Tak samo jeżeli, no bo to też trzeba wam uświadomić, żebyście mieli wiedzę. My nie możemy sobie dobrowolnie czy wydać ze zgodę na wycinkę, że... Bo to jest wszędzie, tu sobie mówię, wasze nieszczęście to jest to, że tu macie wszystkie te natury się zbiegły, jeszcze jest parę... Dwie czy trzy pary orłów tu zostały znalezione, także mówię, tutaj jest jedno się w pewnym sensie przez ekologów uziemienie. I z tego, no niestety, musicie sobie sprawę, tu też była sprawa Bobrów poruszona. To jest następna sytuacja, tak jak z ekologami.
Jeżeli jest szkoda, do gminy się zgłasza bezpośrednio do DOŚ-u, się pisze pozwolenie. Co ja Państwu wiem, że DOŚ wypłaca pieniądze, bo takie były, jak byłem na zebraniu spółkowym na Żelazkowie, to jest na powiecie kaliskim, rolnicy wystąpiły i były zwroty pieniędzy spowodowane przez BOB. My występujemy o rozbiór tam Bobrowy, no ale szanowni Państwo, jeżeli my występujemy o 100, a dostaniemy na 4, no to już macie odpowiedź. No niestety są takie prawo, które no niestety my w każdym całym musimy tego przestrzegać, mimo pewnych rzeczy się nie da wszystko. Dziękuję. Pan radny prawiec. Znaczy ja bym chciał podziękować tutaj przewodniczącemu Wójtowi za to, że doszło w ogóle do tego spotkania. Bo 2 lata prosiłem wójta, żeby po prostu zorganizować spotkanie z przedstawicielami ZIR-em czy ze starostwem. Musiałbym dojść do Treski, żeby po prostu się spotkać. Troszeczkę mam żal, że przewodniczący nie zaprosił przedstawicieli NASU i przedstawicieli ustawy. Bo pewne rzeczy by tutaj wyszły na jaw. Sprawozdanie było, pan starosta był zaproszony. Tak, ale przedstawiciele NASU i właściciele stanu powinni się znaleźć też na tej sesji. Zapytanie mam tutaj do Państwa, bo w okresie letnim wiadomo jest niedobór wody, jest zastawka, która rozgranicza Kwanowy czy rzeki. Jest jakaś ustawa regulująca to, że część wody musi być wypuszczona, czy to rzeki biologiczne po prostu zabiera, a bierze wodę ten, który potrzebuje. Też mam takie zapytanie, jeżeli jest właściciel stawów, ma rower paskowy. Kto odpowiada za czyszczenie roweru paskowego? Właściciel urządzenia, czyli jeżeli są rowy odciągowe, tak, bo sądzę, że o to chodzi, jeżeli są rowy odciągowe, to właściciel urządzenia, czyli właściciel stawu, jest zobligowany do ich czyszczenia. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że z ekologami, znaczy z ochroną środowiska, czyli z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, my praktycznie mamy zakaz wykonywania naszych robót do 15 lipca, czyli kwestia ochrony ptaków, czyli okresu lęgowego. I my możemy rozpocząć wszelkie roboty dopiero po 15 lipca, a gdzieniegdzie nas nawet przytrzymują ze względu na takie czy inne gatunki, nawet do końca lipca czy do 15 sierpnia. Takie są warunki, my nie jesteśmy w stanie ich zmienić. Tutaj chciałem jeszcze odpowiedzieć odnośnie programów, które my możemy realizować. Ten program ROWY my zostawiamy zawsze sobie rezerwę pieniędzy na to, że jeżeli któraś gmina go podejmie, to my też ze swojej strony zawsze jesteśmy otwarci. Także tu jeśli pan wójt lub pan zastępca przychylą się, będą chcieli, to my bardzo chętnie, że tak powiem, w taki program będziemy wchodzić. Dziękuję. Radny Mus, proszę. Wspomniał pan dyrektor przed chwilą o pewnym lobby, które jest, żeby tam pozbawić powiedzmy tych rzek, walów i tak dalej, żeby te rozlewiska powstały naturalne tutaj i rozmnożały się ptaki, nie wiem, zwierzęta przeróżne. Skąd się to wzięło? Ja myślę, że to są jakieś dyrektywy unijne. I teraz następne pytanie, proszę pana. Jeżeli cały zakład ma uregulowane cieki wodne, mają rowy uregulowane, oni tam nie widzą dzisiaj sarki, nie widzą ptaka, nie widzą kaczki, bo ich tam po prostu już nie ma. I oni teraz zrobili skansę z Polski, żeby w Polsce można było oglądać wody, ptaki, przeróżne zwierzęta. Rozumiem, pięknie jest żyć wśród takiej przyrody. Ale trzeba sobie zadać pytanie następne. Co w zamian dać tym ludziom, którzy z tego żyją? I tutaj śmiem jeszcze twierdzić, że wy panowie tu siedzący wiecie skutki, znacie skutki, przyczyny, jak to się stało, czemu się stało, bo nawraca pan do tego panu, który tam gdzieś zleciał koło Szeszowa. Myślę, że znacie przyczynę dokładnie, jak to się stało, czemu ta rzeka wypełniła się tak wodą. To jest moje odczucie, wy to znacie, nie chcecie tego powiedzieć publicznie. Ale myślę, że powinni, żeście się przyznać do tego byli. Tak, czy będzie złożony wniosek o utworzenie linii zgody retencyjnego w stawach hodowlanych? Jest to możliwością zrobienia naszego wyjazdu, jak to powiedziałem.
Może zaraz odpowiem. Proszę Państwa, temat jest... Dzierżawiony. Można wykluczyć dzierżawę z pośród jednego czy tam trzech obiektów i utworzyć tam zbiornik retencyjny. Jest to określenie rzeki. To na szczeblu wojewódzkim. Nie będziemy się tu spotykać co 2 lata, bo to jest jedna pomyśl pominięta. To jest zbiornik 3 lata temu. Przez te same. Proszę Państwa, ja od razu odpowiem, bo taki... Na wtorek będzie wojewoda w Kobylaburze i delegacji się wybieramy. Proszę Państwa, temat znaczy zrobienia retencji, czyli rezerwy powodziowej na stawach, myśmy już praktykowali, próbowaliśmy to zrobić na terenie stawów Czcielin w Przygodzicach. No niestety kłócą się dwa interesy, bo myśmy chcieli stworzyć tak zwaną rezerwę większą, czyli oni obniżą piętrzenie i w momencie powodzi będą kierować na stawy. Ale odpowiedź jest prosta. Trzeba wtedy wzmocnić wszystkie groble, żeby one wytrzymały napór wody. Państwo może nie pamiętacie, ale w 1985 roku cały Odolanów pływał. A pływał dlaczego? Pływał dlatego, że staw Czcielin puścił i cała woda z Czcielina, która była w nadmiarze, poszła na Odolanów. No to tak to się stało. No niestety, takie są warunki i na to, że tak powiem... No mówię, ja ciągle jednak mimo wszystko z uporem maniaka będę powtarzał, że proszę Państwa, stawy owszem, może się stało, ja w tej chwili nie przesądzam, nie chcę przesądzać sprawy, natomiast główną przyczyną jest opad tego rzędu. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, co to jest 7 milionów metrów sześciennych wody. No proszę sobie to wyobrazić. Opad był później niż rzeka. No nie chcę się tu sprzeczać, bo nie było mnie tutaj, więc trudno mi odpowiedzieć. Nie, więc proszę pana. Do leśnicy zwolnienia na dowiedziałem się, że tu nie ma zima. Zostawimy to śledczym, pan wójt zgłosi, zresztą sądzę, że się sąsiednie gminy również zgłosiły, to na pewno sprawa nabierze, że tak powiem, innego wymiaru. Będą dochodzić, będą pytać i zobaczymy, czy uda się to, że tak powiem, tą drogą w jakiś sposób wam wynagrodzić. Proszę Państwa, mi też jest żal po prostu tego, że rzeki wylewają. No niestety, tutaj pan wspomniał o ekologach. No jest dyrektywa ptasia, jest dyrektywa siedliskowa, jest dyrektywa wodna. My się ciągle kłócimy i proszę Państwa, w tej chwili dochodzi do tego, że no mogę się przyznać, bo to już nie jest, że tak powiem, tajemnicą. Myśmy zostali ukarani sądownie za wykonanie konserwacji rzeki. Proste? Proste. No niech pan nie kiwa, no taka jest po prostu... Realia takie są. 3 lata temu za wykonanie, i to praktycznie nie w Naturze 2000, tylko obok, bo rzeka graniczyła. Myśmy zrobili konserwację, ekolodzy donieśli, wszyscy donieśli, zajęła się prokuratora, zostaliśmy ukarani. No może nie za dużo, bo ukarano nas tylko za to, że wykonaliśmy tą konserwację bez uzgodnienia. Nie? I za to zostaliśmy karani. Natomiast no... Ten kawałek rzeki został wykonany i dzisiaj spełnia swoje zadanie. Natomiast my ciągle musimy pamiętać o tym, co to jest konserwacja i utrzymanie, a co to jest odbudowa rzeki bądź regulacja. Dzisiaj słowo regulacja i konserwacja praktycznie, ja tu kolegom ciągle powtarzam, jest zakazane u nas. My ciągle mówimy tylko o utrzymaniu i udrażnianiu rzek. Dlatego, że na słowo konserwacja ekolodzy od razu uszy do góry i tylko nas pytają, gdzie my co robimy. Nie? Bicie każdej łopaty. Proszę Państwa, w tej chwili, co prawda do Sejmu jeszcze to nie weszło, ale jest projekt rządowy ustalenia, co to jest konserwacja, czyli co to jest utrzymanie rzeki. I niestety, no, wykoszenia, usuwanie tam gałęzi i tak dalej, to przeszło w tej ustawie. Natomiast ochrona środowiska, czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska, nie chciało się zgodzić, żeby wprowadzić do tych definicji, wprowadzić odmulenie. Myśmy bardzo za tym chodzili, żeby to odmulenie, czyli 10 czy nawet 20 centymetrów, było też bez konieczności zgłaszania do ekologa. No niestety, nie przeszło i prawdopodobnie, jeśli ta ustawa wejdzie do Sejmu i przejdzie w tej wersji, która jest, no to odmulenia będziemy musieli z RDOŚ-em mimo wszystko uzgadniać. Oni uważają, że odmulenie to jest naruszenie tego litoralu, który tam jest, tych wszystkich żyjątek i tak dalej. My powtarzamy, że to jest cykliczne.
my to usuwamy, rzeka za chwilę przyniesie to samo. No ale nie znajdujemy zrozumienia tam wyżej, czyli w Sejmie i w Ministerstwie Środowiska. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Kochani, obojętnie ile byśmy tu jeszcze przesiedzieli, już dwie godziny rozmawiamy. Panie Adamie, no ja tylko tak mnie, zaintrygowało to, że jeżeli nie ma być wałów, to jak państwo chce tym rolnikom wyrównać te straty? No wiadomo, że woda wylewa. To mnie tak, takie pytanie. A drugie, co mówimy o ekologach. No, naprawdę dziwny spór, który mamy tutaj w naszej gminie, w Krzyżnym, Nordki, które wiadomo, tu akurat dwie panie już były z komitetu przeciwko, bo w Cieszynie zawiązał się komitet przeciwko Nordkom, hodowli nordek, ale w Granowcu całe społeczeństwo narzeka na schodów, na no, wszystkie uciążliwości mieszkalne i ekologów nie ma, nie przeszkadza, ja nie wiem dlaczego. Teraz ten sam pan funduje w Cieszynie, chce zafundować. Gdzie są ekolodzy? Ale to ja myślę, że to jest takie pytanie retoryczne dla wszystkich, a nie tu dla państwa. Ale kochani, ta sprawa na temat ekologów, tylko ekologów. Bo my popatrzymy na straty rolników, ekolodzy ponieśli też duże straty. Idźmy teraz na pola, zobaczmy, gdzie są jajka z gniazd lęgowych, ptaków wodnych, które gniazda lęgowe mają na brzegach, gdzie są żyjątka z tych rzek. Czemu ekolodzy ich nie przynoszą z powrotem do rzeki teraz? Gdzie są wodę zająć w rzekach? Wszystko poginęło. Jajka tak. Ekolodzy ponieśli duże straty. Przyroda nasza poniosła duże straty. Jajka robią tu nie ma wśród nas, bo nie widzą tylko jedną stronę, żeby mieli żywe wszystko, niestety. Ekolodzy ponieśli duże straty i nasza przyroda też. Nikt o tym nie mówi, oni tego nie widzą, bo nikt nie myśli nad tymi rzekami dzisiaj. Ich nie ma. Panie Przewodniczący, dwa zdania, przepraszam, dwa zdania, żeby nie przedłużać. Postanowię państwo, możemy tutaj dyskutować, nie wiadomo jeszcze, cały dzień, całą noc, ale nie o to chodzi. Poruszyliśmy tu dzisiaj wiele wątków. I my jako rolnicy oczekujemy od zaproszonej gości, przede wszystkim tego działania i działania, żeby coś w tym robić. A oprócz tego oczekujemy jakiekolwiek rekompensaty, bo mówi się, nie zwrócą na to koszty poniesione, które nie ponieśli. Ale jakąkolwiek rozsądną rekompensatę za straty, jakie żeśmy ponieśli. I oczekujemy działań, żeby to się więcej nie powtórzyło. I pomocy. Szanowni Państwo, ja jeszcze chodzimy do pana dyrektora. Pan dyrektor się mocno upiera w tych opłatach. No, na innie powiedzmy, ale skąd się wzięły ryby na moim polu? Bo cały czas mam twierdzi, opady i opady muszą wyleć, bo przyszło na propozycję opady. Skąd się wzięły ryby? Z nieba. No co bez tych pan dyrektor wytłumaczył? Proszę Państwa, ja może jeszcze tego nie sprawdziłem, ale powziąłem wiadomość, że na naszym cieku Błociec, to znaczy to nie jest nie teren naszego województwa, poniżej Sycowa, ten Błociec wchodzi w Rybnik. Proszę Państwa, tam są dwa przepusty. Jeden przepust dwa razy FI100, czyli już potężny. Drugi przepust pojedyncza rura bliżej Sycowa. I z tego co wiem, to te przepusty poszły. To mówiąc po prostu zostały przez wodę zniesione. To jest woda z Sycowa. Proszę Państwa, ja Państwu powiem jedną rzecz jeszcze, która tu nie została poruszana. Miasto Syców rozbudowało się. Powierzchni szczelnych jest więcej. I to, że zniszczyło te przepusty, to jest właśnie efekt powierzchni szczelnych. Woda stamtąd schodzi 5 razy szybciej niż z powierzchni pola, lasu czy czegokolwiek. I tą wodę macie dlatego tak szybko, że ona, dając po prostu opad rzędu 40, proszę Państwa, ja mówię, 40 mm deszczu, jak przełożycie to nawet na kilometr kwadratowy, to są olbrzymie ilości wody. Dobrze, tak, kochani. To jednak nie było. Nie. Wie pan co? Było. Może tak, bo... Szanowni Państwo, ani ja widzę, że ani my... Pan dyrektor oczywiście staje po... Nie, nie staje, znaczy, po co? Ja tylko... Nie, już coś powiedział bliżej. Coś powiedział bliżej. Ja myślę, że rolników też nie przekona. Przechodzimy do... Szanowni Państwo, w tym punkcie mamy podjęcie apelu. I teraz... Myślę, że pan dyrektor przynajmniej mnie nie przekonał, aby
tego apelu nie podejmować. Zresztą nie było to intencją pana tutaj dyrektora, więc apel, który do stosownych służb starostwa, wojewody, a w szczególności do prokuratury o wyjaśnienie nagłego zrzutu wody do rzeki Polska Woda, no i później tej sytuacji, która jest z tym związana. Taki apel tu z panem wójtem napiszemy, a chciałbym go, abyśmy przegłosowali. I kto jest z pań i panów radnych za tym apelem, proszę o podniesienie ręki. Akurat radny. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Dominik naliczył jednogłośnie. W 9 punkcie mamy odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, których pan wójt mówi, że nie było, więc przechodzimy do wolne głosy i wnioski, których tych głosów było co nie miara. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze chce o coś zapytać pana wójta, bo z proszę. Tego spotkania nikt ukontentowany nie wyjdzie i nie wyszedł. Ja jeszcze żeby chciałam ważyć jasno. Powiedzieć temu panu, że my nie dbamy o drogi powiatowe. Radny z Kociny, radny z Cieszyna, ja radna z Pawłowa. W tamtym roku żeśmy wspólnie z panem wójtem Krzysztofem Bohenem, pracownikami interwencyjnymi oczyścili drogi powiatowe wzdłuż drogi w Pawłów, Kocina, Sośnie i Cieszyn. Także my dbamy, tylko my potrzebujemy, żeby te drogi były, te rowy przy tych drogach były pogłębione. Żeby ta część wody, która schodzi, jak w tej chwili napadało, miała gdzie zejść, żeby się nie pałętała po naszych polach, gminnych drogach. Z tego punktu, w którym mamy zakończenie obrad. Dziękuję wszystkim za przybycie, dziękuję rolnikom, dziękuję gościom, dziękuję sołtysom, dziękuję wszystkim i zamykam 30. sesję Rady Gminy Sośnie. Dziękuję bardzo.